Jak było wcześniej, tak wcześniej, w 20 paru latach skarczonym wody się pomazły. Każdy płacił za swoje przełącze od linii. A co już kiedyś się mówiło, że każdy płacał na linię. Po 1000 złotych, jak nie pamiętam to płacę. Też nie powinno być tego, ale było. A teraz on jakiś praktycznie nie wiem. Każdy ma dłoń na sobie, koło własnego gospodarstwa ma linię i się płaci. Będą moje zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę o tym. Wniosek upadł, a więc nie ma tematu. Sprawa, proszę pan głosić jeszcze dokładnie na pierwszy sprawę. Czy są też tu uwagi co do tego? Jeszcze państwa. Bardzo proszę państwa. Proszę jeszcze o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad w takiej formie, która jest za wyjątkiem wyrzucenia projektu 7C. Proszę o podniesienie ręki. Za porządkiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję, porządek został przyjęty. Bardzo proszę pana wójta o odgłoszenie sprawozdania od ostatniego posiedzenia. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado. To znaczy dziękuję raz jeszcze w ogóle ten temat. Ja ten temat mam tutaj w swoim programie, chociaż w sprawach różnych, więc proszę przewodniczący, żeby w sprawach różnych omówić tą sprawę. Otóż to nie będzie dotyczyło też na dzień dzisiejszy, ale prosiłbym o uwagę. To nie będzie dotyczyło, proszę państwa, tylko tych, którzy obecnie będą przyłączani, tylko proszę państwa, zasady są cały czas te same. One się zmieniły tylko w progi. Przecież państwo teraz, jeżeli ktoś się nie przyłączy, albo powstaje nowa gospodarstwo, powstaje nowy budynek i chce się przyłączyć, przychodzi do nas, składa wniosek o przyłącze, warunki zabudowy, my wydajemy warunki przyłączenia, określamy, proszę państwa, w takich zasadach i każdy wykonuje na własny koszt. Projekt, dokumentację i przyłącze. I jeszcze zgłasza do nas, my to odbieramy i wtedy jest to prawnie zrobione. I takie są zasady. Proszę państwa, to nie umówimy. Ja wiem, że kolega Martin może być chciał radny, żeby wszystkim założyć tą za darmo przyłącza zrobić. No jaka to sprawiedliwość była? Ja wiem, bo tam ode mnie już słyszę głosy, jakie przychodzą kła. Zresztą byliśmy tam na zebraniu tu z przewodniczącym Edwardem Krakowiakiem i też już tam były głosy takie, że prawdopodobnie macie robić przyłącza za darmo w ramach przetargu. No proszę państwa, my nawet nie możemy przetargu rozpisać, bo wtedy musielibyśmy mieć zabezpieczone środki na ten cel. A to jest, proszę państwa, też w jakiś sposób w ogóle by było niesprawiedliwe. Ale jeszcze powiem więcej na ten temat, bo będę mówił też i o wodociągowaniu. Na zaproszenie Energii Operator odbyło się spotkanie w Gostyninie, omówiono tematy takie jak remont, przebudowa linii energetycznych, szkody wyrządzone przez nawałnice tegoroczne, które przeszły nie tylko przez naszą gminę, ale proszę państwa przez cały kraj, wykonywanie dokumentacji na przebudowę linii energetycznych, wymiana stacji transformatorowych. Proszę państwa, w ubiegłym roku odbyło się spotkanie z dyrektorem w Urzędzie Gminy Biłowie. Pan dyrektor jakby wyszedł troszeczkę poza to nawet, co my żeśmy określili jako potrzebę, bo państwo zgłaszacie tutaj, ja mam dużo zgłoszeń od państwa sądzyców, że są domknięcia, są niedomagania w doborze, są przerwy w doborze energii, mało tego, stacje trafu nie wytrzymują natężenia, napięcia. Proszę państwa, my się staramy, bo to nie jest tak, że na zasadzie takiej, że zaraz chcemy, to zaraz nam zrobią. Nie ma tak, musimy zgłosić. W następnym roku idzie to do planu i w tych planach dopiero zostaje ujęte, jest realizowane. Widzicie?
widzicie Państwo, że przez te ostatnie kilka lat bardzo dużo modernizacji na terenie gminy zostało wykonane. Ja tylko zawsze proszę Państwa sołtysów, bo wiecie, można zrobić szybką modernizację. Ja bym prosił, żebyście nie rozmawiali, naprawdę, bo słuchajcie, później ludzie pytają, nie wiecie nawet o co chodzi. I proszę Państwa, będzie w najbliższym czasie jest wykonywana dokumentacja na przebudowę całej linii Biłowiec, sam Biłowiec. Bo w Biłowie mamy cały czas problemy. Zresztą sami to odsuwamy w urzędzie gminy. I proszę Państwa, jest też obiecane, że będzie dokumentacja, wejdziemy do planu. Jak widzicie Państwo, przebudowano przez ostatnie 3 lata, przebudowano wiele linii, wiele wymieniono transformatorów. Cały czas są remonty. Teraz obecnie pod też naszą prośbą wykonuje się w rejonie Giżyc przełożenie słupów. Nawet na naszą prośbę przesunięto je bliżej drogi wojewódzkiej 575, żeby można było założyć lampy oświetleniowe. Bo tak to byśmy musieli my jako gmina budować nową linię swoją, która by pozwoliła, żeby oświetlić tą drogę. To było niemożliwe, ale tutaj Państwo się z Giżyc, Pani Sołtys, kolega radny, domagaliście się od dłuższego czasu. W tym roku jest to realizowane, mam nadzieję, że w najbliższym czasie, zresztą tu kolega sekretarz ten temat drąży tego oświetlenia, będą w najbliższym czasie wykonane tam założone lampy. Proszę Państwa, w szkole w Brzozowie odbywają się cykliczne spotkania Komitetu Organizacyjnego. Na ten temat powie więcej tutaj kolega dyrektor Andrzej Grabarek na pewno, ale jest to związane z organizacją Dnia Ciemnych w dniu 27 maja 2018 roku. Jest planowana rekonstrukcja historyczna rzutu cichociennych Dżagi. Scenariusz przebuduje skok spadochronowy z samolotu, jak pozwoli pogoda. Potyczka cichociennych, z której giną cichociemni. Będzie też, proszę Państwa, powóz, którym odwozi się ciała tych, którzy zginęli tam. Zapraszam już w imieniu, na pewno dyrektor będzie za te zaproszenia będą, będziemy Państwa zapraszać. Będzie też odsłonięta tablica pamiątkowa koło szkoły. Jest to 27 maj 2018 roku. Więcej na ten temat powie dyrektor. Zresztą wiecie, mamy wsparcie z fundacji, z dwóch, z trzech fundacji. Jest to nawet nie propozycja była dyrektora czy nasza, tylko to była propozycja z zewnątrz. Przyjęliśmy to, na pewno pewne koszty jako gmina będziemy musieli ponieść, ale będzie to bardzo ciekawa instytucja, która na pewno wszystkim w jakiś sposób przypomni te działania wojenne, które wtedy miały miejsce. A był to pierwszy rzut cichociennych na nasz kraj. Oddano do użytku drogę w zalesie w kierunku Wszelk 1100 metrów. Koszt całej budowy tej drogi 450 tysięcy z pozwoleniami z nadzorem, dokumentacją. 150 tysięcy otrzymaliśmy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Ten rok jest, proszę Państwa, okropny ze względu na opady dla dróg. Tyle towarów, co w tym roku rozwieźliśmy po naszych drogach, to proszę Państwa, nie pamiętam w ciągu 20 lat, jak tutaj już jestem wójtem, żeby tyle towarów poszło. Otrzymaliśmy 500 ton drogiska od marszałka zrywki asfaltowej. Otrzymaliśmy później dwóch dróg z Giżyc i z Jamna z Wołyńskiego, z Słubic, całą zrywkę, która tu była. Trudno określić ile, ale to też było w granicach 200 ton w jednym miejscu, no 250, tutaj kolega sekretarz mi podpowiada, bo to na łódki to przeliczyło, mniej więcej sobie wyliczyliśmy i proszę Państwa, to wszystko poszło i mało. Obecnie zakupiliśmy jeszcze tak zwanego kruszywa łamanego od pana tu kolegi Sobówki, bo pokruszył blisko w dobre miejsce do wywozu, chociaż też wiadomo, że tam ta droga zabija, już też nam się rozjeżdża, tam są pewne tąpnięcia i na pewno tej drogi nie będzie to służyło, ale przecież nie ma innego wyjścia. Państwo prosicie mnie cały czas o wsparcie i o pomoc. Pada co drugi dzień. To, co zrobimy, za dwa dni praktycznie zostaje prawie zniszczone. To, co dzisiaj nawet nie mamy kolegi Rafała, bo powiedział, że nie będzie, może zajrzy później, ale mówi, chciałbym, bo pogoda jest piękna i wczoraj
I dzisiaj, proszę Państwa, Rafał Bozi. Chodzi Pan na Państwa życzenia i mam nadzieję, że tutaj... A, i proszę Państwa, właśnie jeszcze mieliśmy około 700-650 ton dróg z własnego kłucia, który Państwo daliście, bo to Państwo dajecie nam kamienie, my cały czas przyjmujemy. Tylko teraz, żeby wjechać dzisiaj, bo mam chyba ze 6 zgłoszeń, mamy, żeby odebrać kamień. Nawet tutaj byłem na zebraniu na Załuskowie, na zaproszenie sołtysa Adama Garcji, gdzie dają kamienie, które podbierali, te kamienie leżą. My byśmy zabrali, tylko proszę Państwa, nic nie możemy teraz tam dojechać. Mało tego, żebyśmy całą drogę rozwalili. I wierzcie mi Państwo, że musimy poczekać, jak zamarznie, ewentualnie jak będzie troszkę inaczej. Ale jest bardzo mokro i tutaj, proszę Państwa, równanie praktycznie nic nie daje, to co porównamy, to się rozwala. Muszę Państwu powiedzieć, że został też odebrany adwent od osób, które zgłosiły się do urzędu w ubiegłym roku. Trwają cały czas zapisy. Proszę Państwa, zapisujcie się już na następne lata, bo będziemy to cały czas robić. Bo to, pamiętacie, że mamy taki program usuwania adwentu do 2030 roku, który mówi, żeby tego adwentu usunąć jak najwięcej. Idzie to u nas bardzo dobrze, bo już dwa razy mieliśmy takie duże zbiórki, wyszło to, zbieramy i proszę Państwa, jeżeli Państwo zgłosicie, to będą, będziemy nadal to czynić. Trwają prace przy budowie wodociągu. Jednak pogoda i wysokość poziomu wód gruntowych jest niesamowita. No proszę Państwa, takiego roku nie było dawno. I rozmalowana została droga na Alciechówku, gdzie zgłosimy tą drogę, już przygotujemy całą dokumentację, będziemy powołać dalej komisję do pana wojewody odnośnie tak zwanych usuwania skutków tlenu, bo tam wszędzie pływa wszystko. Praktycznie tutaj pani Asia przychodzi też do mnie, zgłasza, ludzie przyjeżdżają, tam byłem teraz ostatnio. To, co jest nawiezione, czyli wyjechać tam można w jedną stronę, ale to, co teraz zostało rozkopane, to dobrze, że na pewnym odcinku jest jakaś taka takie podłoże, które się troszkę dało kupić i utwardziło. Troszkę żeśmy porównali, jest wyrównane i jest w miarę można wyjechać, ale jest ta droga jest tragiczna, będziemy ją składać. Będziemy też składać drogę od Bieniewa do Arciechówka, do Hubertówki, aż dookoła przez ten las. Byśmy chcieli, żeby tą drogę, jako nie może drogę taką do przemieszczania się ciężkiego sprzętu, ale żeby ona służyła jako droga rekreacyjna, bo tam jest naprawdę są piękne tereny i ta droga też, tą drogę zgłaszamy. Zgłaszamy też drogę Olszowiec, która nie była ujęta w poprzednich planach. W tym roku, jak Państwo będziecie później przy budżecie, będziemy chcieli zrobić w kierunku Lubatki koło nowej stacji uzdatniania wody przynajmniej 550-600 metrów, żeby tam dać możliwość wyjazdu z Lubatki ludziom, bo tam jest też ten odcinek bardzo taki ciężki do wyjazdu. Trwają też, proszę Państwa, prace przez przyciśnięcie się przez te tak zwane jeżówki. No mamy niesamowity problem, już drugie podejście, uderzenie, proszę Państwa, jakieś skały, jakieś kamienie. Wykonawca ma duże problemy. Mam nadzieję, że teraz jakąś maszynę sprowadzają, że potrzeba jest około 300 metrów przebicia się 160. Jest to problematyczne, ale mam nadzieję, że się z tym wszystkim uporamy. Jest to ciężki odcinek do budowy ze względu na teren nadwiślański. A jak wiecie Państwo, Gilówka jest zakończona, Rokicina zakończona, Rociechówek jest zakończony, Łady lewe już są też na ukończeniu. Będą teraz tak zwane badania ciśnieniowe i próba tych wodociągów. A co dalej Państwu na razie nie powiem, bo trudno powiedzieć, zobaczymy jaka będzie pogoda. Jeżeli uda nam się, proszę Państwa, to wykonać, to w następnym roku będziemy wykonywać budowę tych oczyszczalni przydomowych. Państwo już do mnie przychodzicie z taką prośbą, żeby to przyspieszyć. Proszę Państwa, na pewno nie naciskajmy. Poczekajmy,
drugi kwartał, trzeci kwartał przyszłego roku, do końca roku mamy możliwość zakończenia tego programu. Nie bądźmy taki gorący w wodzie kompanii ze względu na pogodę, ze względu na wysoki poziom wód. Każda oczyszczalnia to jest równo z glebą. Każda oczyszczalnia ma ponad 2 metry głębokości. Każda oczyszczalnia musi być osadzona na podłożu, który będzie utwardzony. Nie jest to takie proste. A szczególnie tutaj w regionie tym naszym nadwiślańskim. Ale też wszędzie jest mokro. Jak Państwo widzicie, to ludzie nie mogą wjechać do Stanów, nie mogą, nawet niektórzy kukurydzy nie mogą ściąć. No taki jest rok i takich lat może być kilka i wtedy będziemy musieli się z tym pogodzić. Tylko będzie trzeba się wziąć za rowy, za oczyszczenie rowów. I tutaj dzisiaj Państwo otrzymacie, Państwo z audycji jest przygotowywany taki, taka prośba, taki wniosek do Państwa, żebyśmy te kartki wpuścili, żeby wszyscy sami, bo nie mamy możliwości innych, jak tylko sami w jakiś sposób udrażniać te rowy i odprowadzać wodę, woda pójdzie. Bo my mamy takie tereny, że mamy możliwość odbioru wód gruntowych. Tylko melioracje nie chodzą, zaniedbane, nie mamy w ogóle możliwości, żeby teraz to wszystko poprawić. Ludzie sami poprawiają. Ludzie przychodzą do mnie, zgłaszają, że biorą kopalki, odkopują dopiero. To nie teraz się powinno robić, to się powinno robić, jak jest sucho. A teraz to, proszę Państwa, w tej wodzie się, ja byłem w jednym miejscu, to, proszę Państwa, jest tragedia. Państwo prosicie, żeby straż wysłać, wypompować wodę. To nic nie da. Proszę Państwa, nic nie da. Tu na Paulince żeśmy pompowali, chłopaki pompowali, co to dało? Ona naszła zaraz po 24 godzinach. Widzę, jadę po nowej drodze w Zalesiu. Na pewno tu kolega sołtys Sławek jest. Pompują, pani pompuje przez drogę wodę, bo na posesję w piwnicy jej przechodzi. Ale mówisz, że 24 godziny ona z powrotem będzie. No takie są warunki, jest ta woda musi gdzieś odejść. Jeżeli ta woda nie odejdzie do rowów, które spłyną do Wisły, a proszę Państwa, przy kanale mamy drożdże, nie można narzekać na państwowe kanały. Nie narzekajmy, bo praktycznie wszystkie są wyczyszczone. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Piskorca. Tutaj Pani Sołtys jest, ja tam byłem, oglądałem w ubiegłym roku, już w tym roku przejeżdżałem, jest znowu tragedia. Ale proszę Państwa, niewyczyszczony odcinek, gdzie pozarastał wicem, jakimiś trzcinami, Bóg wie czym, co trochę tam koparka pójdzie, bo tego poprawi, no no, a bobry jeszcze robią swoje. No, takie mamy czasy i tutaj, proszę Państwa, jest problem. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, Radni Sołtysi, prawdopodobnie dopiero po nowym roku ruszymy z budową i z realizacją programu dla gminy Iłów i Słubice odnawialne źródła energii. Jest to trudny program, proszę Państwa, to jakbyśmy tutaj z Panią Skarbnik ociągamy niektóre sprawy ze względu na to, ze względu na podatek, opodatkowanie podatkiem VAT, szczególnie beneficjentów, czyli mieszkańców, bo mamy 75-76 gospodarstw, które w tym programie uczestniczą. Proszę Państwa, albo gmina by musiała ten podatek zapłacić od całej sumy dotacji i udziału własnego, albo, proszę Państwa, beneficje. Bronimy się przed tym, bo proszę Państwa, dofinansowania 70% w tym wypadku znikłoby na 50%. Bo 23% albo 8% VAT-u zależy, jak wie, kto będzie miał, to proszę Państwa, są duże pieniądze. To jest podatek, który trzeba odprowadzić. I tutaj się z tym borykamy. Żeśmy miesiąc borykali się z uzgodnieniami. Teraz już jesteśmy na etapie pewnych uzgodnień, gdzie mamy nadzieję, że uda nam się to rozwikłać. Ale to nie było takie proste. Nie będę Państwu tutaj mówił, przypominał, bo to nie jest tak, że podatek, który się odprowadzi, wróci do nas, bo w tym wypadku, jakbyśmy te umowy podpisali, on by nie wrócił. On by poszedł do Państwa i by nie wrócił. Byśmy byli opodatkowani tak zwanym podatkiem podwójnym. Państwo jako gmina, nie jako gmina, ale my jako gmina, Państwo jako beneficjenci.
26 października odbyły się ćwiczenia jednostek PSP i OSP w gminie Jół na Popowi Barcieku. Ćwiczenia polegały na ochronie przeciwpowodziowej, szkolenie i pokaz sprzętu. Proszę Państwa, ja właśnie mogłem być, bo musiałem być w Warszawie, ale proszę Państwa, przyjechałem na tam podsumowanie, na koniec. Uważam, że te ćwiczenia były bardzo udane. Tylko co mnie jedno niepokoi? Niepokoi mnie jest stan pompowni w Artychowie. Stan pompowni w Artychowie jest w upolegającym stanie. Mało tego, na naszą prośbę, po powodzie w 2010 roku dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wodnych złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programu Płynnych i prawdopodobnie otrzymano dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych. To budżet państwa do tego remontu powinien dołożyć 2 miliony złotych. Budżet państwa nie ma pieniędzy na dzień dzisiejszy. Wiecie Państwo, że od nowego roku będziemy mieli nowy twór. Nawet Rada Gminy nie będzie uchwalała ceny wody dla odbiorców indywidualnych. I dla wszystkich. Dla was wszystkich. Nasza sieć, nasze stacje uzdrawiania wody, nasze remonty, a ceny wody będą uchwalane przez tak zwane Wody Polskie, które ma powstać nowy twór zamiast Zarządu Melioracji Urzędu Wody. Co tam jeszcze będzie w tym programie, to Państwu powiem więcej po tych wszystkich szkoleniach i na następnych sesjach. Zresztą zaprosimy tutaj kogoś z Zarządu Wojewódzkiego Melioracji, ale okazuje się, że proszę Państwa, nasza zlewnia, tak jak dzisiaj mamy w Sochaczewie oddział kierownika, w Płocku mamy dyrektora, to teraz będziemy musieli jeździć do Włocławka. W Sochaczewie nawet nie będzie kierownika, nawet wszystkie decyzje o pozwolenia na przejścia przez drogę budowę będziemy jeździć do Włocławca. Proszę Państwa, nie wiem, czy to na dobre wyjdzie, ale mam nadzieję, że jak przyjdzie powódź, to nie będzie nawet mocno z kim rozmawiać. To jest moje takie zdanie. Pożyjemy, zobaczymy, proszę Państwa, ale tak to na szczękach. Mówię Wysokiej Radzie, że Rada Gminy nie będzie uchwalała ceny wody dla jak teraz do tej pory było. W sobotę 18 listopada odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu średniego Mazda LSP Limowie. Samochód został zakupiony ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 202 tysiące otrzymaliśmy od komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 150 tysięcy udało nam się pozyskać. Urząd Marszałkowski w Warszawie dofinansował nas w wysokości 100 tysięcy złotych. Rada Gminy Biłowie z budżetu dołożyła 371 tysięcy po tak zwanych wszystkich sprawach związanych z doklejeniem, zarejestrowaniem i także ten samochód już teraz jest gotowy do tak zwanych akcji, do, proszę Państwa, do wyjazdu. Całościowy koszt wyniósł zakupu samochodu 809 tysięcy, a całościowy koszt z naszej strony i wszystkich dotacji 823 400 zł. Proszę Państwa, są to ogromne pieniądze, gdzie gdyby nam się nie udało pozyskać tych środków w takiej wysokości, jak żeśmy uzyskali, to proszę Państwa, na pewno takiego nowego samochodu. A jest to pierwszy nowy samochód na gminie Iłów od, nie wiem, od 110 lat, jak to kiedyś tutaj ktoś powiedział, że Straci Łoska będzie liczyła niedługo 110 lat. Proszę Państwa, z całego serca dziękuję dyrektorom szkół za zarządzanie gminy. I Państwo są tylko. Muszę powiedzieć, że udało się zrobić bardzo dużo. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale naprawdę dziękuję Wam, bo zaangażowanie strażaków, szczególnie łupką dla strażaków, bo bezpieczeństwo, pomoc tutaj była ze strony straży nieodzowna i za to Wam z całego serca dziękuję, szczególnie dyrektorom szkół i dzieciom, bo to dzieci najwięcej sprzątali. Chociaż nie powiem, bo też tutaj pan Wojtek Kudarewko, mój pracownik, zaangażował się bardzo mocno w to i te osoby, które mają odrobek jakiś, to wszystkich puściliśmy, żeby przy lasach, w lasach, przy duchach posprzątać. Udało się, ale proszę Państwa, z
4-5 kontenerów, które wywieźliśmy. Mało tego, proszę Państwa, teraz na nowo już patrzę, że pełny kontener śmieci. Jest to niesamowita ilość śmieci zebranych w ciągu 2 razy w roku. Ja sobie nie wyobrażam, jakbyśmy tego nie zrobili, to chyba byśmy zarośli w brudze. Na zakończenie informacje Państwo, proszę Państwa, są wyższe. Proszę Państwa, miałem tej sprawy nawet nie poruszać, ale poruszę, bo przesadza mnie to mocno boli. Pani radna Bernat uprawia politykę na gminie, która mówi, robimy spotkanie. Ja nawet nie jestem o tych spotkaniach poinformowany, ale nie mam też nawet zaproszenia. Zaprasza się Państwa sołtysów. Tak, Pani radna. Kiedy było spotkanie tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w sprawie dróg, ja nawet o tym nie wiedziałem. No po co tam wójt potrzebny? Tu politykę trzeba uprawiać. Proszę Państwa, teraz Pani Bernat znów chciała zorganizować spotkanie w Gminnej Bibliotece Szkolnej, publicznej. Spotkanie w sprawie, może Pani Bernat powiedzieć. Wszyscy solidyści Państwo otrzymaliście jakieś zaproszenia. Podpisał się ktoś pod tym? Mało tego, nie pozwoliłem Pani Bernat zorganizować bibliotece. Prosiłem, niech sobie Gminny Ośrodek Kultury jest dla wszystkich. Proszę zorganizować tutaj. Mówi, ktoś mi mówił i proszę Państwa, dotarła do posła, że tam poseł do mnie dzwoni. No proszę Państwa, obłuda. W końcu, dopóki ja tu jestem, to jeszcze mam coś do powiedzenia i będę tutaj, proszę Państwa, prosił o jedno. Nie słuchajcie takich rzeczy, bo politykę uprawiać można, to trzeba pokazać, że się coś robi. Jeżeli się nie robi, bo się nie robi, bo my prosimy o niektóre rzeczy, to teraz uprawianie takiej polityki poprzez to, że my zorganizujemy, bo my budżet obywatelski, proszę Panią, on już powinien być w Rzeszu. Bo jak Pani nam zarzuca, że my nie organizujemy spotkań w sprawie pożytku publicznego, to ja Pani zarzucę, że Pani starosta, jak chciała budżet obywatelski omówić, to naszymi radnymi jest Pani Wanda, jest Pan Andrzej, oni powinni być organizatorami tych spotkań. A nie Pani. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę Panią, jeżeli Pani chce uprawiać taką politykę, bo Pani jest taka doświadczona i Pani nam zarzuca, że nie robimy, to proszę Państwa, jeżeli mówi się o rowach, które są nieokopane przy drogach powiatowych i robi się tu spotkanie i się mówi ludziom, że my byśmy wszystko zrobili, tylko nie mamy pieniędzy, to po co by robić? A gmina 50% dokłada do każdej inwestycji powiatowej. 50%. Mało tego, dołożyliśmy do Wołyńskiego. Byłaby droga, Pani Gieras, gdyby gmina nie dołożyła i rada by nie przegłosowała? Nie byłoby drogi. Mało tego, proszę Państwa, dołożyliśmy do Paulinki. Byłaby droga, Pani Aniu, czy by nie było? Gdybyśmy nie pojechały. Jakie pojechały? Pojechały. Wasze pojechanie to tyle dało, że wreszcie się nagadały. Proszę Państwa, ale nie chciałem tego tematu poruszać, ale mnie to bardzo mocno boli. Dopóki będę miał tutaj wpływ, to proszę Państwa, nie dam sobie narzucać. I żaden Pan poseł, bo Pan poseł też tutaj nam nie pomaga. Nie mówię, że mi przeszkadza, bo ja go bardzo szanuję i bardzo darzę go sympatię do dzieciaka, bo go znam od dzieciaka, bo tu przyjeżdżał do Pana Stasia Tomaszewskiego, kiedy miał 18-19 lat, tam się spotykaliśmy, Pani Ela Kopka może potwierdzić to i jest wspaniały człowiek, który chciałby naprawdę dużo zrobić, tylko też niewiele może. Ale dzwoni do mnie i mnie jest bardzo przykro, bo mówi, wójcie, no może trzeba było, bo Pani starosta. Pani starosta do mnie nie dzwoniła, ani w ogóle się nie tego. A kto się podpisał pod tymi kartkami? No wstydził się ktoś zapisał, podpisał. No ja mam to, bo mi ludzie przynieśli. Dziękuję Państwu sołtysom, że Państwu sołtysom rozumiecie to. Bo takie uprawianie polityki to, proszę Państwa, obłuda. I na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radny Pieszczuszny. Sprawy różne zaczynamy.
Tak. Szanowni Państwo, w listopadzie akcesujemy swoją niepodległość, jak również pamiętamy o wysiłku, jaki podejmowali nasi przodkowie na rzecz niepodległego państwa. Pamiętamy o tym z 1918 roku, jak i też z 1830 roku powstanie listopadowego. Szanowni Państwo, to co Pan Wójt powiedział, to jest stek stół, Panie Wójcie. I próba jakiegokolwiek wywierania na kimś presji, że uprawia politykę, z czym Wy się zajmujecie całe życie? Straże pożarne apolityczne ludzie są, pożarami się mają zajmować, tak? Ostatnio mówię, bez mojej wiedzy, bez zaproszenia, choć nie wiadomo po co, Panie, czy dawaliście tą kartę tego członka, tego ruchu strażackiego, jak nie zaprosiliście i przyjeżdżacie, jaka jest narracja? Radny niedobry, wszystko niszczy, wszystko psuje, on nic nie chce dodawać. Jeszcze nigdy nie zagłosowałeś, którego radny to budżet. Jakie się wypisały? Nigdy. A, no widzi pani Marlej, pani jest z informacją karmiona. No widzi pani, nie zaprosili, a później no, nie pani nie działa. Teraz mnie nie zaprosi. Dobrze, pani Marto, spokojnie. Dobrze, pani Marto, pani wspiera właśnie pani Dorotę. Ja pani coś powiem. Pani wspiera właśnie, pani posłucha, co jest najlepsze. Pani próbuje też zmieniać, próbuje pani, wykorzystywana jest pani przez posła Małeckiego, to jest niezły też. Nie, mówię o pani Dorocie. Pani posłucha, pani Dorota. Nie da się tych służb komunistycznych obejść bez mówienia. Ja mówiłem to posłowi Małeckiemu, panie pośle, trzeba to zmieniać, to nie jest do życia. On wie pani co powiedział? No wiesz Marcin, to są trudne sprawy, trudne sytuacje, to nie jest takie łatwe. Widzi pani, co oni robią z ludźmi i zniszczą. Oni się później, tak jak przed wyborami, mnie później, tak i panią zniszczą później w ostatniej chwili. Pani Wanda jakoś wypnie z tego. Straże pożarne, nagle kibicowanie wszystkim strażom pożarnym. Ksiądz proboszcz też ostatnio, straże pożarne wspaniałe. Członkowie tejże straży, ojca mojego by aresztowali. Taka jest straż, wspaniali duchowie. Tak, wy macie swój jakiś nierealny świat, który jest taki pięknie ułożony, a to są błuda, to są bardzo groźne. Najgorsze jest tak właśnie niszczyć. Dziękuję bardzo kolego, bo polityki to rzeczy nie potrzebuje. Bo człowiek jest ten sprawą, która się pani to nie zwróciła, jak mu się niszczy ludzi w tej gminie, pani Małgorzata mówi raz. Otóż błaga sprawa by się wydawało. Pani, która interes sobie rozkręciła 10 lat temu, teraz jej nagle, bo idą wybory, prawdopodobnie się chce albo jej zabrać ten sklepik, albo żeby tam mieć swoich ludzi do kontrolowania sytuacji, albo nie wiadomo o co chodzi. Zamknęło jej się połączenie, przejście do tego sklepu w kawałek gimnazjum. Ta pani może nie wiem ile jest dzieci w gimnazjum, ile chodzi o gimnazjum. Jak jej się zamknęło tą funkcję, niech może sobie tego przyzwinąć ten interes. I jej się mówi, niech pani idzie, niech pani poprosi, a może pani źle zrobiła, bo pani się do pana radnego zwróciła. Tak, moi drodzy. No. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pani Danuta Zbiera. Wybory nabierają takiego tempa, że wy właśnie czujecie obawy, że te służby postanowią się kończyć, ale niestety nie ma innej drogi, nie ma odchodzenia o tym, ja przez to, żeby razem ze mną. Dziękuję. Pani Danuta Zbiera, bardzo proszę. Proszę o uwagę. Stanowisko Rady Gminy Jumów w sprawie poparcia dla premier rządu polskiego pani Beaty Szydło, działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Plemę pomnika świętego Jana Pawła II do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren gminy Jumów. Na podstawie paragrafu 20 ust. 2
Rada Gminy Jurów solidaryzuje się z decyzją pani premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia starań po odstanie od odmurowania pomnik papieża Jana Pawła II w Ukrainie. Przenieść go do Polski, więc znajduje swoje miejsce dla ziemi ojczyzny. Rada Gminy Jurów pełnym popieram. Bardzo proszę o uwagę. Rady powiatu Sobaczewy dnia 30 października 2017 w sprawie działań pani Beaty Szydło zmierzających do przeniesienia pomnika świętego Jana Pawła II do Polski. Rada Gminy Miłowie w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Rady Powiatu w Sobaczewie co do przyjęcia pomnika świętego Jana Pawła II na ziemi sobaczewskiej i deklaruje, że kwota jest uchwalona w części gotowości. Gmina posiada tyle wynotowanych, zgodnych i do kolegacji na ogół pomnika Jana Pawła II jest ostentacyjnym symbolem religijnym. Nasz wielki rodak zawsze podkreśla, jak wielkie znaczenie ma tolerancja względem innych wyznań. Silna wiara, głęboko zakorzenione wartości i postawa życiowa zjednała wokół postaci Jana Pawła II zarówno chrześcijan, jak również ludzi innych wyznań, także niewierzących. Radni Gminy Jurów definitywnie nie zgadzają się na znaczenie symboli chrześcijańskich, co uważają za punkt się obecnie. Bardzo proszę o uwagę. W związku z powyższym Rada Gminy Jurów utrzymuje to stanowisko przez aklamację, ewentualnie przez głosowanie. Tu chodzi o fakt, to już nikt tej gminy poparł. Tą dyskusję, tutaj to od Państwa zależy. Odbieram dyskusję, to nie jest żadna uchwała. To jest tylko poprzez aklamację, a więc czy Rada popiera prosi o głos Pani Dyrektor, bardzo proszę. Ja chciałabym odpowiedzieć tutaj Panu Marcinowi Cieślak, dlatego że... Ale nie, przepraszam, dobrze, ja tak? dobrze. Czy ktoś z radnych ma tu w tej kwestii uwagi? Bardzo proszę Radę Cieślak. Do tej kwestii nie mam uwagi, żeby przewodniczący oczywiście ją konkretnym głosu nie ma w ogóle. Ale to każdy. Ale oczywiście... skończmy ten temat i nie proszę. Macie powiem tylko, bo co wy sobie myślicie, że to jest stajecie z otwartą przymówicą i bardzo dobrze uważam w stosunku do konfrontacji z islamem, żeby każdy to jasno wiedział, a nie później może sprowadzą się i będą spod kościołów ludzi wyprowadzać albo coś i co wtedy społeczeństwo powie. Może niech Pan Radny walczy, a my popatrzymy z boku, co się dzieje, tak? Bo to jest właśnie, my jesteśmy z Polacy jako Polacy z tego znani. Szanowni Państwo, przypominam, jeszcze będzie sesja opłatkowa. Zwrócicie ziemię do tego czasu i wszystkich o to proszę i apeluję. Będziemy się dzielić i można otwierać nowe otwarcie może nastąpić. Nie zwrócicie, nie na tej sesji, nie będzie. Moja nieobecność nie świadczy o tym, jak służby postkomunistyczne niszczą ludzi. Ale przepraszam, skończą się wybory. Ja nie ziemię poznam. A, nikt nie wie, że mi ziemię zabrała tutaj. Nie mówiłem o tym nigdy. Że mi... No dokładnie. No to dlaczego ktoś mówi, że nie wie? Dobrze, dobrze pani ma. Dobrze, także moja nieobecność będzie mówiła jasno. Tak działają właśnie służby postkomunistyczne, jak niszczą ludzie. A dlatego o tym mówię właśnie w kampanii wyborczej bardzo ostrej, bo też mogę być wyeliminowany i już więcej tego nie poruszę w tematu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Sołtys. Bardzo proszę. Robisz tutaj politykę sam sobie w koło, tak samo jak jest straszna wyświadczenia. Przyszła i wciągnęła sobie żata, pani Zachowa było bardzo. Ustąpił z bratem. Przyszedł na jakiekolwiek zebranie? Nie. Ja nie należę do straży, nie chodzę na te zebrania. Ale ty należałeś i powinieneś robić. Dałeś jakąś składkę tym strażakom, to jak się należało? Nie, bo twierdzi, że to jest ludzko, bo udają pieniądze, czy jakoś tak to się nazywa. I nie krytykuj tu nikogo i nie pouczaj nikogo, że ktoś należy do jakieś tam, nie wiem jak on to mówi. Właśnie, bo nie wiesz, w się w tamtych czasach. Każdy ma swój rozwój.
łączysz nas, bo chociaż nie wiesz, kto w której z drugiej strony. Nie wiesz. A łączysz wszystkich i do jednej weźmie. Pani Marko, pani nie ma zielonego pojęcia, jak ten system działa. Dziękuję bardzo. Panie Dzień. Ile pani ma? Panie Dzień, tak? Głosu panu nie udzielimy. Ile pani? Zielonego pojęcia. Bardzo proszę, przerywam tą chaotyczną dyskusję. Proszę radnych o wyrażenie swojej opinii odnośnie aklamacji, odnośnie pomnika. Czy w tej kwestii ktoś z radnych chce się wypowiadać? Nie widzę. Szanowni Państwo radni, to nie jest jakieś tam głosowanie, tylko aklamacja, czy popieramy stanowisko w sprawie, jeśli by się nadarzyła sytuacja taka, osiągnięcie pomnika do naszego kraju, a szczególnie do starostwa. To jest za tym, proszę o podniesienie. Czy przez aklamację, czy nie? Przez aklamację, czy nie? Na przykład można to brawa. To jest za tym, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radnych Krakowa. Wysoka Rado, zaproszeni goście, miałem nie zabierać głosu, ale trochę jestem zmuszony do pewnych wyjaśnień. Jeśli chodzi o wodociągowanie wsi nadwiślańskich, nie wiem czy pamiętacie, przez dwa lata Rady Cieśle zwracam się do mnie jako do przewodniczącego Komisji Budżetowej, żeby prowadzić to wodociągowanie. Były takie pisma, ja powiedziałem, że przyjdzie czas, no i ten czas 2017 żeśmy ujęli w budżecie i to jest prowadzone. I jeśli chodzi o przyłącze, to już wyjaśnił pan wójt. Ja powiem, że wszędzie, na całej gminie, nie tylko u nas, jeśli są prowadzone wodociągowania wsi, każdy jakiś swój wkład ma. U nas na przykład płacaliśmy 2000 za przyłącze. Jest to taki program, pan wójt wyjaśnił, że nie możemy, bo by od nowa przedmiot trzeba na przyłącze przeprowadzać. Jest przeprowadzony wodociąg i każdy we własnym zakresie sobie podłączy. I chyba to najbardziej sprawiedliwe, bo niesprawiedliwością by było, jeśli by teraz tak, na Wisłą przyłącza zrobili, a co powiedzą te wsie, które wcześniej opłacały na przyłącze. Także traktujmy wszystkich jednakowo i to jest zgodne z prawem. Natomiast nie przerywaj, ty 5 razy zabierasz głos raz, bo co kto powie, to ty zawsze przeskaza. No mogę ci na tym powiedzieć, a ty mnie to chyba tak no, no możesz, to nie raz powiedziałeś. A ja mogę mieć tu łupowcu, bo w Łubowskim mnie, w Łubowskiej mnie mieszkanie tam mieszkanie. No. Teraz uczestnictwo w posiedzeniach. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Radny Kieślak notorycznie spóźnia się i przedwcześnie wychodzi. Jest pół godziny na posiedzeniach komisji czy sesji. Podpisuje listy, bo chodzi mu tylko, żeby też to zgody nie stracić. Nic nie wchodzi, tylko przyjdzie, podpisze listy i sobie rzuca. Na to, panie przewodniczący, pan niech na to zwróci uwagę. Ja nie wiem, czy to można zmobilizować, że jak ktoś przyjdzie, tylko listę podpisze, żeby wziął te 100 zgody więcej. Trochę jest nie tak ze strony radnych. I jeśli chodzi o władzach po to zebranie, przecież radny Cieślak nawet raz nie podniósł z ręki za tym, żeby przeznaczać jakieś pieniądze na rozbudowę tej strażnicy władzy. Ja tam często jestem za tym, żeby ta strażnica zaczęta, strażnica, a zarazem świetlica wiejska, bo to jedno jest żeby jak już w tym roku, a ewentualnie w następnym ją zakończyć. Ja tam byłem na zebraniu. Cieślak nigdy również nie przychodzi na te zebrania strażackie. Ja tam często jestem i ja go nie widziałem jeszcze na tym zebraniu. Jeśli taki patriota jest, to zapisać się do tej straży, powinien tą straż popierać. I jeśli,
i tu teraz jeszcze o to, że radne niektóre się chwalą, że tam załatwili drogi powiatowe i te drogi na powiecie są robione. Ja przypominam takie stwierdzenie, myśmy wydeptali drogę od Iwowa do Wszelu. Gdzie ona jest? W planach starostwa pytam się. Takie stwierdzenie było, wydeptaliśmy tą drogę, będzie robiona most. Od Iwowa do Wszelu, gdzie ona jest? Jak się tak wydeptali tamtą drogę, to my tu się chwaliliście i nie ma. To znaczy wasze działania są takie nikre. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głos pani sołtys Budnia. Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Wójcie. Jest mi ogromnie przykro, a z drugiej strony jestem bardzo zadowolona. Ze względu na to, że upłynął może jeszcze troszkę więcej jak rok, kiedy radny Cieślak posądził mnie, że nie byłam na sesji, a próbowałam wziąć dietę. Dziś role się odwróciły. Na sesji nie byłam, diety nie wzięłam, ale pan Cieślak radny mnie posądził. Dziś jest on w takiej samej sytuacji, bo ja byłam obecna i widziałam, kiedy odbywało się posiedzenie komisji rewizyjnej. O której godzinie pan Cieślak przyszedł, o której godzinie pan Cieślak wyszedł. I proszę, i pytanie do pana przewodniczącego. Kto jest w lepszej sytuacji, czy w gorszej? Kto gorzej postąpił? Ja, czy radny Cieślak? Ja nie mówię to złośliwie, ale naprawdę zwracam się do pana przewodniczącego, jeżeli takie sytuacje będą, to nie wiem, rada chyba musi podejść do tego poważnie i dyscyplinarnie, nie wiem, albo przyjąć jakieś reguły i chyba na tym się skończy. Pani sołtys, reguły są, uchwała rady jest, z tym, że ja jako przewodniczący nie mam żadnego wpływu odnośnie pana Cieślaka. Pan Cieślak rządzi się swoim prawem, swoim statutem, swoimi myślami, bo tak jak mówiłem, na wspólnych komisjach przyszedł, nie powiedział dzień dobry, nie powiedział przepraszam, posiedział godzinę, pół godziny i na wspólnych komisjach, to było we wtorek. I wyszedł też nie mówiąc nic, dlatego mnie to bardzo zastanawia, ale ja jako przewodniczący nie mam na to wpływu. Jest statut opracował uchwałę i uchwała wyraźnie mówi, jakie konsekwencje z tego tytułu mogą być. I to wszystko. Radny Cieślak, proszę bardzo spojrzeć teraz w oczy. Kto jest mój? Burmistrzowa, która wzięła pieniądze? Czy Cieślak przychodzi i bierze diety i do komunistyczne pieniądze bierze. A druga sprawa, tak, odbyło się spotkanie strażackie, władza ze względu na to, że budowa strażnicy jest już tak daleko posunięta, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni radzie i wójtowi. I teraz postanowiliśmy na zebraniu strażackim, że w czynie społecznym zbierzemy pieniądze. Przeznaczymy te pieniądze, chcielibyśmy przeznaczyć na trąciznę, a z kolei radę prosilibyśmy o materiał, który jeszcze nam będzie potrzebny. Takie zebranie się odbyło. Wszyscy byli poinformowani, oczywiście zarząd wiedział, kogo ma powiadomić. Z tego względu nie był powiadomiony radny Cieślak, bo nigdy jeszcze ani na sesji nie głosował za strażą władza, za to podziękowanie, albo się wstrzymał, albo był przeciw. I proszę się głupio nie uśmiechać, bo to jest prawda. I ten uśmiech wnętrzy, to pozostawić sobie. I dlatego nie był zaproszony, nie przychodzi na żadne zebrania, składek nie płaci, więc niestety.
ale strażakiem nie jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos w stronę państwa. Panie Cieśle, jak nie udzieliłem panu głosu, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, a pan burmistrz to domena Polaków od wieków. Węgier przepływający podczas okupacji w Sałuskowie, on nie bał się tak Niemców jak Polaków. I pisze to w swoim artykule, że on w żaden sposób do dnia dzisiejszego człowiek miał 90 lat, jak pisał, i nie mógł Polaków zrozumieć. Zamiast się zastanowić, co trzeba zrobić, to dochodzi do niepotrzebnych oszczędzeń diamentów. Jest. Ale ja mam jeszcze jedną sprawę. Zbliża się niedługo 40. rocznica powstania klubu emerytów i inwalidów. Oraz 20. rocznica roku jest naszego chóru śpiewaczy i mówiaczy. Za te zasługi, za to, że tak śpiewają, Markowo, już 40 lat mieliśmy, należałoby się pani przewodnicząca, jak w zarządzie pani Tereska, o podjęcie działań w sprawie upodobania szada. Tak, to jest mój wniosek. Czy będzie realizowany, czy nie, to już inna sprawa. Jeszcze jedno. Ja, na której sesji zwracałem się do państwa radnych powiatowych o oznaczenie miejscowości. Szczególnie nie chodzi o znaczenie od strony wszelkich stanów. Przyjeżdżający do Załuskowa ludzie w ogóle nie wiedzą, że to są objawy miejscowości. A jako przykład podam, pani przebywający, opisający Proszę bardzo, on bierze odpowiedzialność. Młodzież sama nie może chodzić.
jeżeli w grupie, jeżeli podczas zajęć świetlicowych zbierze się grupa i pani bądź pan, to nam zależy, kto ma dyżur, wyrazi zgodę, też dzieciaki z tą osobą mogą iść. Ja nie zabraniam. Ponadto dzieci od klasy czwartej mają tam 4 razy w tygodniu w WF-u. I wiem, że w tym czasie też robią zakupy. Podczas jedno dziecko, jedno wiadomo, jedno dziecko bierze się szybciej, drugie wolniej. W tym czasie sobie robią zakupy. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, ja uważam, że to spoczywa na mnie. Ja nie pozwolę, żeby po prostu dzieci samowolnie biegały do hali, bo grozi to, wiecie Państwo, to są różne rzeczy. Hala jest to środowiskowy obiekt i ma każdy wstęp do hali, tego obiektu. Nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, osoby dorosłe, osoby, nam znane osoby spoza. I to się wiąże też z różnymi sprawami, między innymi narkotyki, dopalacze. Wiemy, że to jest w tej chwili bardzo powszechne, bardzo pospolite i niebezpieczne. I ja nie wyobrażam sobie, żeby, a przecież mogą być takie sytuacje, że ktoś sobie może wejść i dać dziecku cukierek, tak? Dziecko weźmie. Poza tym tam jest wyjście zaraz bardzo niebezpieczne z hali, gdzie w tej chwili jest już bardzo duży ruch. Kto mi zapewni, że to dziecko nie wyskoczy? No oczywiście ja nie mówię, że nie ma opieki w hali. Proszę mnie, bo ktoś mi zarzucił, że ja mówię, że tam nie ma opieki. Nieprawda. Ja tego nigdy nie powiedziałam. Tam są osoby pracujące, ale za dzieci jestem ja odpowiedzialna. Jeżeli dzieci przychodzą do hali, to wtedy tam się oddają zajęcia. Są odpowiedzialni pracownicy. Ale tutaj ja jestem za te dzieci odpowiedzialna i nikt tej odpowiedzialności ze mnie nie zdejmie. Nawet gdybym chciała ją komuś oddać, nie wiem, czy ktoś by chciał wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, to też nie mogę oddać, bo ja jestem za to odpowiedzialna. Konsultowałam się w tej sprawie z dyrektorem bezpieczeństwa higieny pracy, który ma nadzór nad naszymi placówkami i otrzymałam od niego pismo też w tej sprawie. Ja sobie pozwolę tak króciutko przedstawić to pismo Państwu. Jest to opinia, dotyczy odpowiedzialności za uczniów w podległej placówce. I tu jest przedstawione stanowisko pana dyrektora. Opuszczenie uczniów terenu szkoły nie może być zezwolone bez należnej opieki osób dorosłych, które pani wyznaczy do sprawowania tej funkcji. Zezwolenie na wychodzenie uczniów poza obiekt szkolny, będący w czasie przerwy szkolnej, jest objęte takim samym rygorem. Wynika to m.in. z faktu, że nawet przerwa lekcyjna w szkole musi być nadzorowana przez odpowiedni personel. Korzystanie z punktu sprzedaży produktów spożywczych znajdującego się poza szkołą nie może odbywać się bez nadzoru, o którym wspomniano wyżej. Należy jednocześnie pamiętać, że asortyment produktów będących w sprzedaży też musi spełniać wymogi stosownych regulacji prawnych. Tym samym punkt dystrybucji powinien podlegać pani nadzorowi. Nie widzę możliwości spełnienia wyżej wymienionych wymogów w przypadku umożliwienia uczniom korzystania z punktu sprzedaży produktów spożywczych znajdującego się poza terenem szkoły. Jest bowiem poza naruszeniem wymogów prawnych również ryzyko braku zapewnienia przez panią należytej opieki nad uczniami. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że żeby, bo dzieci mówią, że są głodne, tak? Dobrze, nie biorą kanapek z domu. U nas są przerwy, bo też była taka propozycja, żeby podczas przerwy śniadaniowej zrobić taką jedną przerwę, żeby wszystkie dzieci mogły iść na tą halę, idzie nauczyciel i prowadzi te dzieci, którzy sobie robią zakupy. No nie wiem, ale to mi to jest nie do wyobrażenia, bo dzieci jest 400. Jeżeli ja powiem, że taka przerwa jest, proszę Państwa, pójdą wszystkie dzieci. Te, które chcą sobie coś kupić, rozmawiać, te, które są ciekawe. Nawet prowadząc 50 dzieci, to też ile osób pani obsłuży? Przerwa trwa 10 minut. Nie wyobrażam sobie, jak w ciągu 10 minut dzieci przejdą, coś kupią i wrócą jeszcze na lekcję. Dzieci z klasy 1-5 mają w tej chwili mają owoce, warzywa darmowe. Darmowe mają asortyment mleczny, przetwory mleczne, jogurty, kefiry, serki. To wszystko dostają.
tym programem dlatego nie są objęte dzieci starsze. Dlatego też ja już poczyniłam wczoraj kroki kolejne, bo ja mówiłam Państwu na komisjach wspólnych, że my nie mamy warunków, żeby stworzyć taki sklepik w szkole, bo taka jest prawda. Ale rozmawiałam wczoraj z panią dyrektor sanepidu. Zadałam takie pytanie, mając malutkie pomieszczenie, czy ja mogę sprzedawać tam w nim takie podstawowe rzeczy? To, czego się właśnie dzieci domagają, tak? Czyli bułka, woda, soczek. I dostałam odpowiedź, że najprawdopodobniej tak, tylko pani jeszcze musi po prostu to uzgodnić, jak to będzie wyglądało. Bo tak naprawdę to powinien być dostęp do wody, ale jeżeli będę miała te rzeczy paczkowane, to najprawdopodobniej będę mogła to sprzedawać. I dzisiaj też to powiedziałam młodzieży, bo po prostu ja chciałam to spotkanie zrobić w przyszłym tygodniu, ale no zrobiłam dzisiaj, żeby już też młodzież mniej więcej wiedziała o co chodzi. Także to nie jest jakiś zakaz, absolutnie ja tutaj nie walczę z panią Kurpia, z pani Marcinie. Ja nie mam nic do pani Kurpia, tak jak powiedziałam. Pod nadzorem osoby dorosłe dzieciaki mogą chodzić, mogą sobie kupować to, co rodzice nadają im pieniądze. Ja już tego nie kontroluję, bo ja nie mam nadzoru nad sklepikiem pani Kurpias. Natomiast w szkole ja na pewno takich rzeczy nie będę sprzedawała, bo po prostu nie mogę. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Radna. Czy rzeczywiście dzieci będą mogły chodzić swobodnie do sklepiku z opiekunem, to nie widzę problemu, żeby po prostu nauczyciel został, jeżeli już nie kto się prowadzi, bo tam lat trzeba prowadzić dzieci. Tam jest sala bezpośrednia, ale jest sala sportowa, prawda? I to jest obiekt dorosłych szkoły. Tak. I to nie wiem, bo to jest wspomnik. Czyli jakby tylko nazwa, nie, to jest jeden tak. Czy nauczyciel nie może stać po prostu przy sklepiku? Nie prowadzają dzieci. Czy to jest jakiś problem, żeby mając dyżur nauczyciel po prostu był tam? Proszę Państwa. Chodzi o to, że nauczyciel Państwa szumu, bo dzieci jest 25 sierpnia 2015 roku ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia, który dokładnie precyzuje, jakie produkty można sprzedawać. Potem Państwo wszyscy słyszeliście. W szkole, zresztą to jest ogólnopolski problem, proszę Państwa, bo likwidowane zostały sklepiki w liceach, w gimnazjach z uwagi na tę ustawę. Nie możemy postawić nauczyciela przy tym sklepiku, bo łamiemy wtedy prawo. My możemy tylko otworzyć sklepik, tak jak pani dyrektor powiedziała, ze zdrową żywnością i tylko i wyłącznie taką sprzedawać. I proszę Państwa, ja na przykład rozwiązałam problem w mojej klasie tak, że przerwa śniadaniowa to nie jest przerwa, żeby wyjść i kupić sobie kanapkę, tylko rodzice zapakują dziecku kanapkę, mamy przerwę śniadaniową, od lat to robię, mam tu panią Zając, która może potwierdzić, bo niejednokrotnie prosiła mnie o to pilnowanie, żeby dziecko zjadło. I proszę Państwa, to się świetnie sprawdza. W klasach młodszych dzieci zjedzą kanapkę, a następnie zjedzą obiad. Zniknął problem bólu brzucha. I my nie mamy nic przeciwko temu, żeby dziecko miało posiłek. Wręcz nawet, jeżeli nie przyniesie kanapki, nie ma bułeczki, organizujemy kanapkę. Natomiast jeśli chodzi o tę walkę tutaj, o ten sklepik, to Państwo możecie, bo macie tam dostęp, wejść i zobaczyć, co młodzież kupuje. Czy ja idąc na dyżur mam stać i patrzeć, jak mało kupuje gumy chemiczne, jak kupuje chipsy, a za chwilę płacze, że boli mnie brzuszek? O czym my w ogóle rozmawiamy? Proszę Państwa, ja dzieci tak przygotowuję zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. Uczulamy i to się świetnie sprawdza, bo dzieci jedzą zdrową żywność. Natomiast wiemy, o co chodzi gimnazjalistom. Państwo jesteście dorośli i doskonale wiecie, to nie chodzi tylko o tę bułeczkę. Prawda? I teraz tak, żeby unikać
jakichkolwiek problemów wychowawczych, uważam, że jest to bardzo dobra forma sprawowania nadzoru. Natomiast jeśli chodzi o łącznik, jak najbardziej można ustawić dyżury, nie ma problemu, ale do którego momentu, bo na terenie hali nie będziemy odpowiadać, czy dziecko wejdzie po schodach wyżej, bo dwie, trzy osoby jak najbardziej mogą się gdzieś przedostać. Proszę Państwa, my nie robimy tego po to, żeby komuś utrudnić życie. Ja się wczoraj dowiedziałam, że mojej córki kolega zmarł 20 lat. Mama mówi, dzwoniła akurat do niej, więc chwilka tylko takiej prywatności, że dzwoniła mama i mówi, naprawdę on nie brał narkotyków, nie brał dopalaczy, a się okazuje, że chłopak zdrowy nagle zaczął puchnąć. No oczywiście sekcja zło i okazuje się, że niestety my rodzice dowiadujemy się ostatnim. Także jeżeli pani nasza dyrektor sprawuje pieczę nad uczniami, stara się robić to bardzo rzetelnie i sumiennie, to tylko z dobrem dla młodzieży. Wychodzimy naprzeciw, otworzymy sklepik jak najbardziej, będzie dostęp. Będzie młodzież mogła przechodzić do hali pod opieką wychowawców, jak najbardziej. Natomiast nie możemy ustawić nauczycieli przy takim sklepiku. Wówczas musielibyśmy mieć nadzór nad tym. A my nie sprowadzimy tu same bidu, bo nie chcemy nikomu zaszkodzić, ani pani Kurpias, ani w ogóle, żeby była zła atmosfera w środowisku. To już jest sprawa taka troszeczkę nie do końca rozwiązana. Jest młodzież, też może nie powinno być zezwolenia na odchowanie od samego początku. Tak jak nie powinno być od samego początku zezwolenia, żeby młodzież gimnazjalna przechodziła sobie gdzieś do sklepu, bo czasami przez okno, ja osobiście widziałam, co młodzież robiła. Więc musimy ten nadzór sprawować troszeczkę bardziej dyscyplinując, a młodzież się szybko. Za chwilę będą tylko siódme i ósme klasy i ten problem się skończy. Ale chcemy Państwa zapewnić, że zrobimy to wszystko, żeby dzieci czuły się bezpieczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosił o głos pani. Proszę Państwa, Karma Marciniak, ZNP. Ja chciałabym tylko dodać do tego, co powiedziała pani dyrektor Ewa Lipa i pani wicedyrektor Renca Majewska, że naprawdę nam nauczycielom chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo dzieci. Wszystko jest dobrze do momentu, dopóki coś się nie stanie. A jak już się stanie, to przepraszam, każdy umywa ręce, każdy tylko powiem. Obron pod siebie i bio. I zostaje ktoś, niestety ktoś, kto musi się wziąć to na swoje barki. Zrozumcie, tu nie chodzi o nic, że ktoś tam nie zarobi. Zarobi, bo tam są zawody sportowe, są inne atrakcje, zarobi. Tu naprawdę nie chodzi o żaden biznes, tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo dzieci. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję, prosi o głos pani Ania Mikołek. Akurat należę do tych osób, gdzie bywałam u pani starosty i w grupie, i sama. Należę do tych osób, która zaprosiła panią starostę na teren gminy po raz pierwszy. Słucham teraz, jeśli jest propozycja zaproszenia pani starosty, czy pani starosta chce przyjechać do nas i się stawia tu taki ogromny opór. No to proszę Państwa, jak to wygląda ta współpraca? A moje pytanie brzmi do panów prezydium całego, do pana wójta. Ile razy panowie zaprosiliście panią starostę do gminy? Będąc w gabinecie pani starosty, jest to osoba otwarta, gotowa do współpracy, nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Pani starosta mówi tak. Panie radny, ja wchodząc na urząd starosty rozesłałam zaproszenia do współpracy do wszystkich wójtów z terenu powiatu sokaczewskiego. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie przykro, odpowiedziało tylko dwóch. Niestety, nasz pan Roman Kujawa, wójt naszej gminy, odpowiedział. O czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? I te słowa, które ja powiedziałam, że trzy razy by gazeta napisała i by mogło drogi nie być, to są właśnie słowa pani starosty. Było nas wtedy pięć, jak żeśmy rozmawiali. I dziś stawianie tak oporem, że pani starosty, nie ma gdzie przyjąć pani starosty, tyle żeśmy dali na bibliotekę, tyle żeśmy dali
dalej na bok. Ja wiem, jak to jest z uzgodnieniami. Kogo się chce, to się wpuści. Ja bym powiedziała, kto tu jest politycznie wpuszczony, kto nie politycznie. Zarzuca pan wójt politykę. Panie wójcie, nikt bardziej nie uprawia polityki jak pan tutaj. Ja już nie będę wspominać o artykułach, o gazetach, gdzie ludzie, którzy chcą zmiany, no widzą jakieś nieprawidłowości, czasem się zwiesie, no tak to nie może być. Nastawianie i wypowiedzi do niektórych radnych, dlatego że on ma inną wizję, inaczej widzi życie gminy, jak jest traktowany i dopiero dziwota, że radnemu puściły nerwy. Mnie też nieraz puściły. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bo dłuższy czas tutaj podnosi rękę pan Cieślak. Pan Cieślak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja muszę się ustosunkować do wszystkich osób, które zabierały głos. Pani Putnikowa, pani uczciwość, pani uczciwość. Było zebranie kiedyś organizowane. Gdzie są? Co się stało z tymi maszynami rolniczymi, które pani nadzorowała? Co pani powiedziała? Zeszły zginął. I pani uczciwość będzie mówiła, i pani uczciwości będzie mówiła. I pani patrzy prosto w oczy. Co pani mówi? No co się pani teraz szybko śmieje? No. Szanowne panie, jedną decyzją można to wszystko naprawić. Otwórzmy tą furtkę dla pani Kurpias. Spokojnie, pismami, nie gwałtownie, także z dnia na dzień tej dziewczynie się burzy świat. Czy teraz uważacie państwo, że jest bezpiecznie, jak dzieci przez furtkę skaczą, zamkniętą na łańcuch? To jest, uważacie, że tak jest lepiej? Moim zdaniem jest lepiej, jak przechodzą niż skaczą przez furtkę. Mogą mu nawet się zaczepić. No oczywiście, no to mówicie, że to jest nie tak. Tak gwałtowne właśnie zmiany mogą spowodować właśnie takie. Jak dzieci szkolne widzą. Panie Przewodniczący, nie chodzę na komisję. Ja powiem tak, tu widzicie, jaka jest atmosfera, jak jestem traktowany, jak kurwę. Ja tam nie mogę jednego zdania powiedzieć, bo jest od razu zgię, wyzwiska, na tym właśnie mówienie. Ja nie mam przyjemności brać w tym udziału. A w imię czego ja mam? Jeżeli ja mam świadomość, że 100 zł pan zostawia, to tak jakbym was wzmacniał. Bardzo proszę pana strony złożyć oświadczenie i będzie wszystko w porządku. Zachodzę, jeszcze, słuchajcie, zachodzę na komisję ostatnią. No też rzeczywiście tak było, spóźniłem się, nie miałem w ogóle. A, jeszcze najważniejsze, może zapomniałem. Słuchajcie, szanowni państwo, chcecie, to powiem tylko jedno. Nielegalnie, za przyłącza wodociągowanie od ludzi pobraliście pieniądze. Tylko moja tyle. Wiem jak to, jeżeli są ludzie, odzyskają te pieniądze. Jeżeli mnie zdenerwujecie, to jest to prawda do odzyskania. I wtedy dopiero będą problemy. I tego się najbardziej boicie. I tego się najbardziej boicie, panie ministrze. No. Jak ludzie uwierzą wam, to popłacą za przyłącza, po dwa już się straszy, po 4 miesiące, po 5. Niech was słuchają. Radny nie ma racji. Oczywiście. Ja wiem, że u mnie będzie taki koszt, jeżeli będzie, jeżeli się nie dogadamy, mówię. Bo ja myślałem po komisji rewizyjnej, że rozmawiam i była bardzo... Panie Andrzej, było źle na komisji rewizyjnej, ładnie, żeśmy rozmawiali, czy nie? Bo to nie było. Myślałem, że się porozumiemy, nie w jakikolwiek sposób. Na ostatnim było na komisji wspólnej, była bardzo nieładna atmosfera, bo się pan spóźnia. A pana przewodnika Nowackiego w ogóle nie było. Też prawdopodobnie był chwilę Wasilewskiego. Był czy nie był? I dzisiaj go też nie ma. Dlaczego o tym nikt nie mówił? Ale jest usprawiedliwiony, powiedział, że wyjeżdża, że nie będzie i wszystko jest ok. Przeprosił. Ale ja nie ma obowiązku się usprawiedliwiać. Ale ma obowiązek powiedzieć. Dlaczego? Radny odpowiada przede wszystkim nie przed posłem, nie przed panem wójtem, nie przed panem radnym, odpowiada przed swoimi wyborcami. Jeżeli są to rzeczywiście ludzie, którzy go w jakiś sposób wspierają, zaufali. Bo jeżeli no nie może być taka sytuacja, że pani Marta, pani nie w imię czego pan pieniądze pobiera? I czy
się pani wypowiedziała, ja mam w głowie kiedykolwiek umawiamy współpracować. Ale to tak, ale nie przychodzą, ja nie mam odpowiedzi. No. Ja nawet, słuchajcie, nie jestem w stanie zorganizować, bo ja razy bym zaproponował, że no jako żeby te kartki trafiły, no to one nie trafią, no ja nie mam do wszystkich telefonów, to tam jak przyjdzie, to przyjdzie. Ja chciałam, żeby się wszyscy to spotkali, ale to tego nie chcę. Proste, idę za a tak, tak oczywiście, jak mi nie ma, no to przecież ja nie biorę pieniędzy, no czy wy, jesteście, czy wy, no nie no. To już w ogóle jest, potracają, przecież ja nieraz biorę 400 zł, nieraz 300, no nie będę, no i nie no tyle, nie biorę. A może kiedyś się wyjdzie, bo mam... prosi o głos pani radna Pesna. Ja chodzi, to jeszcze jest pan radna, raz mam się przyjazdę. Bardzo proszę pani radna Giszczyk. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy Państwo, ja chciałam tylko przypomnieć, że w każdym przepisie, nie znam się na prawie, być może jest furtka. Przypomnijcie sobie Państwo, jak było z telefonami. Wszyscy się cieszyliśmy, że telefony nam zakładają. Potem zrobił się wielki bum o zwrot pieniędzy, które były wcześniej na poczet telefonów wydawane. Było bum, jeżeli chodzi o energetykę. Nikt nie pytał się, tylko każdy się cieszył, że będzie światło, stawiali słupy gdzie chcieli. Zrobił się bum po zwrot pieniędzy za to, że słup stoi na moim polu. Teraz jest bum o wodomierze czy wodociągowanie. Cieszyliśmy się, jak nie mieliśmy tej wody, że będzie na wodę. I nikt nie zastanawiał się nad tym. Wiadomo, że pieniądze, które płacimy, musimy ciężko wypracować. Teraz Mamy wodę, robi się bóg. Także z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radnej Jakubie. Chciałem dwa zdania a propos pani Mikołajczyk powiedzieć, że po raz pierwszy u pani starosty po objęciu jej władzy i urzędowaniu byłem przewodniczącym rady, panem wójtem Gierbardem Krakowiakiem, gdzie od razu była pani starosta zaproszona do gminy Iłów. I pani starosta nie przyjechała, więc nie można mówić, że nigdy rada z Iłowa nie zapraszała pani starosty. Także to pani jesteś niestety w błędzie. Nie wierzę się po prostu. Proszę bardzo, jest pan wójt, pan Edward jest Krakowiak, nie przewodniczący. No to ty jesteś wiarygodną osobą. Następna sprawa, jeżeli gdzieś tak twierdzi, że strażacy aresztują jego ojca. Nigdy strażacy nie mieli takiego uprawnienia i nigdy takiego czegoś nie zrobili. Strażacy to są po to, żeby pomogli w trudnej sytuacji ratować mienie ludzkie, zagrożenie życia. Czy to będzie w okresie powodu, czy to będzie w okresie, nie daj Boże, pożaru. A to, że gdzieś tak radny potrafił na ostatniej komisjach wspólnie spóźnić się godzinę, wpada na umyrzał Krakowiakowi Edwardowi, nawydywał go od złodziei, pozostałych od komunistów, od ormowców. Więc co ten człowiek? Nic innego nie potrafi powiedzieć. I po pół godzinie czasu ucieka. No więc tak być nie może. I on mówi, że mają go rozdyszyć jego wyborcy, więc chyba sam po sobie mówi, kto on jest. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią sołtys z SPK. To znaczy ja mam taką sprawę. No, spotkanie miało być się w bibliotece. No, jest powiedziane, że organizuje pani starosta, chce się spotkać z mieszkańcami. Z tego co ja tu usłyszę od sołtysów, to tak naprawdę dostaliśmy tylko my, którzy należymy do tam, gdzie pani Bernat jest radną, a reszta sołtysów nie dostała żadnych kartek na temat spotkania. A więc, no sołtysi tak mówią, ja nie wiem, ja jestem sołtysem, wybierali mnie moi mieszkańcy. No to dostały Giżyce, a reszta sołtysów, no i Iłów. No a przecież miało być spotkanie z mieszkańcami gminy Iłów. A więc wydaje mi się, że wszyscy mieszkańcy gminy Iłów powinni zostać poinformowani.
Oczywiście dostałam kartki i oczywiście akurat nie ja, bo wtedy się źle czułam, rozwiózł mi je mąż, no bo to jest moim obowiązkiem, bo potem ja sobie na przykład nie życzę czegoś takiego, żebyś któryś z mieszkańców przyszedł do mnie i powiedział, że ja nie poinformowałam, bo to nie było z gminy, tylko przywiozła pani radna. Było tak samo tamtym razem. Oczywiście ja kartki zawsze rozłożę, kto mi je daje. Mnie to nieważne, czy to daje pani Dorota, bo tak samo ma prawo mi przynieść kartkę, bo ja jestem sołtysem, ona jest radną, a więc ja jako sołtys rozdam te kartki. Tak samo jak dostaję z gminy, czy z innego, nawet tam, czy z Mazowieckiego na przykład, doradztwa rolnickiego, jako sołtys na swojej wsi takie kartki roznoszę. A więc to, że to spotkanie nie odbywa się w bibliotece, no to jest właśnie sprawą chyba taką, że no to się nie dogadała pani starostka z panem wójtem, bo my jako biblioteka, no pani dyrektor, nie możemy tak sobie, my mamy swoje sprawy kulturalne, które możemy nie konsultować z wójtem na przykład i takie rzeczy robić. Na przykład właśnie chciałam zaprosić wszystkich tu obecnych na kiermasz bożonarodzeniowy, który się odbywa u nas co roku. I to jest sprawa, na którą przychodzą mieszkańcy całej gminy, ale można tam sobie nabyć różne rzeczy. Kiermasz będzie się odbywał od 10 do 19 grudnia. I na przykład w dniu 17 grudnia mamy taki zawsze zwyczaj, że odbywa się jakiś tam poczęstunek. No i w tym dniu, a w godzinie 14, ale to tylko dzięki uprzejmości pani Wandy Dragan, odbędzie się koncert grzybowianek, no bo pani Wanda no, nam zaproponowała, że może coś takiego zorganizować. Nas też jako biblioteki nie stać na to, żeby na przykład za zespoły zapraszać, czy różne takie efekty. Zawsze występują przypadnie dziewczyny z Załuskowa, no bo to oczywiście jest współpraca między Załuskową. Ostatnio też występowała szkoła z Antwerp, za co pani Loni bardzo dziękujemy. I to tylko z mojej strony tyle. A więc no ja nie wiem, czy to spotkanie organizowała pani starosta, czy to był pomysł pani Doroty, a więc nie można w tej chwili wszystkich naprawdę do jednego kotła wrzucać, no bo popatrzmy, co się z naszą gminą robi, no ludzie kochani, no na terenie powiatu, no zaczną się niedługo z nas śmiać, że no, no nawet na sesji nie potrafimy normalnie jak ludzie rozmawiać, no bądźmy szczerzy, ja dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę o głos, rad może jest. Proszę Państwa, dziękuję wszystko, którzy sobie palą się, że chodzili do oczy, którzy się kłócą, którzy się na tego. Proszę Państwa, jestem czwartą kadencję w Radzie. Opuściłem tylko jedną sesję, ze względu na stan zdrowia. Proszę Państwa, nie miałem okazji zobaczyć z bliska pani starosty na naszej sesji. Widziałem na otwarciu drogi na Bołyńskim, widziałem na Paulince z daleka i widziałem na Łaziskach z daleka. Proszę Państwa, tak nigdy nie było. Zapraszana była pani dyrektor z rejonu, odwiedzała nas, była na sekcjach. W tym czasie była zapraszana pani starosta. Niestety, proszę Państwa, no nie jesteśmy w stanie wszyscy radni jeździć do pani starosty, bo nie wiemy kiedy, trzeba się zaawansować, czy do nas. Panie tam mają jakiś dostęp, nie wiem jakie mają układy i skąd mają te układy, no dzięki im za to, że tam zrobiły te dwie drogi. Uważam, że teraz poproszę panie, to zrobią mi u nas tam na kierunku miejsca tę drogę, bo będę im bardzo wdzięczny za to, ale uważam, że nie doczekam się też szybko tej drogi zrobienia, bo to jest droga budowana za komuny, to teraz już nie wchodzi w rachubę, trzeba ją rozebrać, a nie wyremontować. Proszę Państwa, nasza sprawa to jest taka, bo się zarzuca tutaj, że nic się nie robi przy powiatowych drogach. Proszę Państwa, ile zakrzaczeń wycięto przy powiatowej drodze w kierunku miejsca, czy innych, ile tam. Proszę Państwa, dzisiaj ludzie mówią, że ich zalewa, pola ich zalewa. U nas na drodze stoi jest jezioro, bo ona stoi na asfalcie, tam na rejonu odcinku. Ja mówiłem do rejonu, żeby zrobić te, wyrwać te burty, bo to jest już koryto zrobione z tej drogi. Niestety, tłumaczy się pani Wębowska, że nie ma pieniędzy. No i słusznie, bo jak nie ma pieniędzy, to za co masz robić? Starostwo się o to nie stara, żeby być. Ale uważam, że pani starosta powinna na tej sesji się pokazać, bo wójt, no był, że pomoże był. Ja nie wnikam w szczegóły, czy
Czy tak było, że zapraszała pani starosta wójtów, czy nie zapraszała, czy się głosiliśmy do tego. Ale pani starosta chociaż raz czy dwa razy na tą kadencję powinna nas odwiedzić. A to niestety kadencja się kończy, a pani starosta nie ma teraz czasu, by była przyjechać. I uważam, że proszę państwa, chciałbym usłyszeć teraz od państwa radnych powiatowych, co pani starosta i jakie pociągnięcia są, bo mówimy o pieniądzach norweskich na remont dróg powiatowych i tyle co wiem, minie Sochaczy, już takie spotkania się odbywały, jak dziś ma odbyć się w Brzozowie z panią starostą. I proszę państwa, mój zięć akurat był na tym czterogodzinnym spotkaniu z panią starostą i pani starosta, tak wynika z tego wszystkiego, chce jeszcze 10% zarobić na gminach, bo chce 50% dokładki do remontu dróg, 62% daje Norwegia, to tylko powiat wydał 40, to jeszcze 10 by chciał zarobić. Także proszę państwa, to burzliwe są dyskusje, tak jak zięć opowiedział, mi akurat. I proszę państwa, nie wiem, dziś pójdę na to spotkanie, żeby przyjdzie się bliżej pani staroście. I co nam powie, co nam zaoferuje. A prosiłbym państwa radnych, żebyście odpowiedzieli w ogóle, jakie posunięcia pani starosta zrobiła, czy w ogóle ujęte są jakieś wnioski złożone o te pieniądze norweskie, czy w ogóle jakieś starania są. I czy to jest możliwe w ogóle na powiecie, że powiat otrzyma jakieś kwoty na jakieś wybrane drogi, bo kto tam będzie miał lepszą, że norwesko się załapie tam w powiecie, że powiat to otrzyma. Tyle bym miał, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radna Berna. Szanowni państwo, odniosę się teraz już do całości zarzutów pod moim adresem. Pozwolę sobie zacząć od spotkania w sprawie dróg powiatowych. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jeszcze we wrześniu na sesji pan radny pan Demar Morzejewski zapytał panią radną powiatową Wandę Dragan o to, co się dzieje przy drogach powiatowych. I później zabrałam głos i powiedziałam, będąc po rozmowach w związku ze stanem ból przy drodze powiatowej i u Brzozów z panem dyrektorem Zielińskim, i po tym, że powiedział, że no po prostu rozmowa z każdym właścicielem posesji, no troszeczkę mija się z celem, prawda? Bo to samo dotyczy innych dróg powiatowych i wtedy padło taki pomysł, że spotkajmy się, po prostu spotkajmy się w jakimś miejscu u was na terenie gminy. I było to głośno powiedziane na sesji, że jest planowane takie spotkanie. Panie wójcie, jest to zaprotokołowane. Rozmawiałam z panem sekretarzem, czy weźmie udział w takim spotkaniu, prawda? Pan sekretarz wyraził chęć wzięcia udziału w tym spotkaniu, ponieważ, jak wiadomo, wszystko musi iść drogą oficjalną, zaproszenie do pani, do zarządu dróg zostało podpisane nie przeze mnie tylko, ale również przez sołtysów, w tym panią sołtys i Łoba, której bardzo zależało na ulicy Wyzwolenia i to jest zrozumiałe. Również zostało to zaproszenie podpisane, panie wójcie, przez pana Jakuba Ziętara. W związku z czym pan Jakub Ziętara był również uprawniony zaprosić wtedy pana wójta. Ja zaprosiłam pana sekretarza. Pan sekretarz nie mógł przyjść na to spotkanie. Przyszła pani Mirosława Kujawa. Odpowiedziała na pytania, bo nie wszystkie sprawy, to co pan dzisiaj powiedział, nie wszystkie podtopienia na polach związane są z rowami, które należą do powiatu. Czy to powiatu, czy to gminy, bo tak samo zalewa, proszę państwa, przecież pola czy droga gminy. Sytuacja wygląda tak, że pan dyrektor Zieliński powiedział, że częściowo są tam drogi, ale w wielu miejscach drogi po prostu nie ma. W związku z czym, poza tym jeszcze rowy nie służą odwodnieniu, proszę państwa, pól. Te, które idą przy drogach, one służą
pismo w tej sprawie, żeby właśnie sprawdzić stan przepustów, bo za każdy przepust odpowiadał właściciel działki. Nie, za przepusty nie odpowiada powiat czy gmina, tylko odpowiadają właściciele działki. Następną sprawą, która była poruszona, to wtedy zamiast właśnie pana sekretarza odpowiadała na pytania pani powiatła. Powiedziała, przypomniała osobom, które były, było tych osób sporo, bo ponad 40, że jeżeli chodzi o rowy, to rowy są takie jak gdyby główne i odpowiada za to wojewoda, państwowe są kontrolne sterowy, a pozostałe rowy przechodzące przez działki odpowiada każdy właściciel działki sam. Jeżeli ktoś, jeżeli komuś przechodzi przez kolegów, to czy jemu się to podoba, czy nie, to on musi ten ruch wyczyścić. A w jakim stanie są rowy, to pan by przed chwilą uprzejmy państwu również powiedzieć. I myślę tutaj w tym momencie dygresję zrobię, że panie wójcie, byłoby bardzo dobrze, gdyby z urzędu gminy do sołtysów poszła, żeby puścili właśnie informację o tym przypominającą, że każdy odpowiada za ruch sam. Mało tego, proszę państwa, jeżeli państwo wyczyścicie swój ruch, a sąsiad notorycznie zaniedbuje ten obowiązek, to państwo macie prawo zgłosić to do starostwa, że macie zalewane pole, dlatego że sąsiad roku nie wyczyścił. To jest pierwsza część, w związku z czym sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o spotkanie z panią starostą, to ja sobie pozwolę to przeczytać. Starosta Sochaczewski Jolanta Konta. Proszę państwa, ja nie jestem starostą Sochaczewskim i nie ja zapraszam. To jest w razie napisane. Starosta Sochaczewski Jolanta Konta zaprasza mieszkańców gminy Miłów na spotkanie. I teraz proszę państwa, takie spotkanie, takie spotkania, to jest cały cykl spotkań. Państwo czytacie gazety, zarówno w powiatu, jak i w Ekspresie Sochaczewskim. Informacja była zamieszczona. To jest nie to, że pani Gonda przyjeżdża, bo sobie radna Bernard wymyśliła, żeby przyjechała tutaj pani starosta. No ludzie. Pani starosta robi te spotkania we wszystkich gminach. W sąsiedniej gminie już Rybno była. Było takie spotkanie w Sochaczewie, było w Teresinie, zresztą nie było w całym Teresinie, tylko było w Niepakrytkie po Kalanowie. I nie jest to organizowane spotkanie ani przez panią radną powiatową, ani pana radnego powiatowego, ani przez żadnego radnego gminnego. Organizuje te spotkania Biuro Promocji Starostwa. I ja nie wiem, ja nie wnikam, proszę państwa, dlaczego Biuro Promocji nie dzwoni do pani radnej Wandy Dragan, tylko dzwonię, zadzwonili do mnie i powiedzieli, załatw salę. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła, to GOK. W GOK-u okazuje się, że w tym czasie są zajęcia. Dobrze, zadzwoniłam do biblioteki. Pani Lajdikowska powiedziała, że nie ma problemu. Są organizowane inne rzeczy, mówiła mi właśnie między innymi o tym, że będzie promocja książki i że bardzo proszę, może udostępnić. I to jest stan faktyczny na piątek zeszłego tygodnia, a w poniedziałek rano ja się dowiaduję, że tak być nie może. Zadzwoniłam do powiatu i powiedziałam, słuchajcie, nie ma bibliotek. I czy mam iść z tym do pana wójta? Nie. Załap salę gdzie indziej. W miejscu, które nie jest związane w żaden sposób z urzędem. Proszę państwa, starosta nie przyjeżdża na wizytację, nie przyjeżdża na spotkanie z panem wójtem. I to chcę bardzo jasno powiedzieć. Owszem, pan wójt jest mieszkańcem gminy Iłów i ma takie samo prawo przyjść na to spotkanie jak każdy inny, jeżeli będzie miał ochotę zapytać o coś. To ja bardzo jasno chcę przedstawić, proszę państwa. To nie jest spotkanie na szczeblu starosta-wójt. To jest spotkanie starosta z mieszkańcami. Kto chce przyjść, ten przyjdzie. W jednym miejscu przychodzi 15 osób, w drugim miejscu przychodzi 50 osób. I to jest wolna wola ludzi, czy chcą, czy nie chcą. We wszystkich
chciałam powiedzieć tak, że nie wszyscy radni chcieli wczoraj wziąć kartkę, a nawet jeżeli wzięli, to dzisiaj to się okazało, że są nie dali. Ja bardzo przepraszałam za to, że kartka idzie dopiero w poniedziałek, wtorek, dlatego, że była zmiana miejsca. I tyle, proszę Państwa. Nie, ja wczoraj, ponieważ pan radny Krakowiak jasno powiedział mi prosto w twarz, że on nie będzie dawał swoim sołtysom kartki i że jak chcę, to mogę zawiadomić, to pojechałam wczoraj i zawiadomiłam. Także to nie jest tak, że tylko radni, tylko sołtysi, którzy są na moim terenie. Bo również pani Renata miała pani Alicja miała, no radni dostali te informacje, poza kartkową to jeszcze to ja, proszę Państwa, ja proszę... To są wybrani ludzie, bo ja nie są wybrani ludzie, tylko po prostu nie każdy... Ale Państwo, to jest szanowna, nie każdy radny, jak przed chwilą powiedziałam, chciał wziąć kartkę, albo nie każdy, po prostu. Ale pani wzięła i to odwieszała. Proszę Państwa, nie widzę, że tak powiem, powodu do tego, żeby być, panie wójcie, w ten sposób atakowana. To jest trochę na zasadzie, ja tłumaczyłam już na wspólnych komisjach. Byłam w tym momencie pośrednikiem albo listonoszem, jak to woli mnie nazwać. Nie jestem, i to głośno oświadczam, nie jestem organizatorem spotkania z panią starostą. Spotkania są publiczne, spotkania są w wielu miejscach, we wszystkich gminach powiatu sochaczewskiego. Ogłoszenia w tej sprawie były zamieszczone zarówno w Echu Powiatu, jak i w Ekspresie Sochaczewskim. I wszyscy wszystko wiedzą, kiedy co jest. I dlatego proszę, panie wójcie, nie atakować kogoś za to, że wykonuje coś w swoim wąskim zakresie, tak? Nie ja byłam od tego, żeby się z panem kontaktować, nie ja byłam od tego, żeby pana o tym informować. Ja byłam tylko takim sobie malutkim pioneczkiem, który poszedł i poprosił o salę. I to jest wszystko. A chciałam powiedzieć, że tematy są ważne, a jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest budżet obywatelski, panie wójcie, nie naszej gminy, tylko powiatu sochaczewskiego. Są w przyszłym roku przewidziane inwestycje robione z budżetu obywatelskiego i czekają na zgłaszanie tego z gmin. Więc my mamy czas na tak zwaną burzę mózgów, żeby się zastanowić, co byśmy chcieli, żeby w naszej gminie było. I o tym będzie mówiła pani starosta zapewne dzisiaj. Jak również bardzo źle się stało w tym momencie, że pan podjął decyzję, że decydować nie może to spotkanie, ponieważ spotkanie będzie, proszę Państwa, dotyczyło między innymi, a właściwie głównie, ulicy Wyzwolenia. No i teraz ludzie, którzy, o których będzie mowa, mają pojechać zgodnie z decyzją pana wójta, gdzie jedzie. No, bo pan wójt nie powiedział w sprawach różnych o tym, że dostał pismo, prawda, pan panie wójcie, w sprawie ulicy Wyzwolenia i że to ma być robione w przyszłym roku. I dlatego, proszę Państwa, był pomysł, żeby to było na ulicy Wyzwolenia 16, miały być omawiane sprawy ulicy Wyzwolenia. Zgodnie z decyzją pana wójta będą omawiane w Rzozowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosi o dwa zdania, ale radny się też. Pani radna, teraz nam zaprzecza sobie sama w tej wypowiedzi. Najpierw chciałam go, za chwilę mówi na wyzwolenie. Ale do czego chciałam nawiązać temu? Spotkanie dotyczy planowanej na 2018 rok inwestycji drogowych w gminie IU oraz innych. Kto ma być na tych? My, mieszkańcy, mamy życzenia pobożne. Tylko się zapytajmy pana wójta, pani skarbnik siedzącej, czy w budżecie jest na takie rzeczy na stach. Bo pani starosta wiadomo, siedzi i powie, że będzie ulica Wyzwolenia w 2018 roku zrobiona. Tylko daję prosty przykład. Koszt jej 800 tysięcy. Wy gmina macie 400 w budżecie.
i zobaczymy, jak będzie pani wtedy głosowała, bo do tej pory za każdą jedną inwestycją na terenie naszej gminy jest pani żymująca albo przeciw, bo jest prosty przykład ostatni samochód, który był taki stoi. Dziękuję bardzo. Mało tego, drodzy państwo, w Biłowie jest ochotnicza straż pożarna. Dalej jest gorsza sala jak w Brzozowie. Kiedy się prosiła radna pani Wanda Zagat, był przeciw o skorzystanie tej sali. Kiedy szkoła potrzebowała, podstawowa Biłowie tej sali była może udostępniona, kiedy ksiądz potrzebuje, stoi u nas sala. Nie trzeba pokazać, bo to właśnie jest coś innego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję, bo to będzie do końca. Bardzo proszę pana wójta o wyjaśnienie. Bardzo przepraszam panie wójcie i panie przewodniczący, bo ja mam przed sobą bardzo ważne pismo. Bardzo ważne pismo, które otrzymała Rada i nie zdążyła omówić na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej. A to dotyczy przede wszystkim mnie i mieszkańców terenów nadwiślańskich. I ubolewam, że przegapiliście aż tak bardzo, bardzo ważną rzecz. No, szanowni państwo, no to bardzo proszę, mogę mówić panie przewodniczący. Ale ten temat... Nie może ten temat czekać, ponieważ... Ten temat jest do każdego z osobna i każdy zwraca, składa uwagi do pani... Chwileczkę. Jeżeli my mamy studium uwarunkowań przestrzennych, to Rada podejmowała, prawda? Nie podejmuje Rada żadnej decyzji. Ale panie przewodniczący, w takim razie nie poszło też do informacji, że sołtysi mają o tym wiedzieć, na przykład terenów nadwiślańskich. Jeżeli jest na... Panie sekretarzu, to ja panu już wyjaśnię. Żeby nie było niedomówień, bardzo proszę. I tak długo ta sesja trwa i tak... Więc pan przeżyje moją wypowiedź. Przepraszam, może następnym razem się nie odezwę. Jest tu zapis na podstawie artykułów i ustaw mówiący o uprzejmą prośbę o zaopiniowanie przez Radę Gminy Biłów załączonych do niniejszego pisma projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody. Panie Jakubie Ziętara, dla pana to też informacja, bo jest pan radnym. W przypadku niezaopiniowania przez Radę przedłożonego projektu zarządzania w ustalonym przez artykuł uchwały i ustawy o samorządzie gminnym w terminie 30 dni od jego otrzymania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzna, zgodnie z artykułem, nie cytuję, ustawy, że został on przyjęty w swoim brzmieniu przez Radę bez zastrzeżeń. Panie przewodniczący, czy nie mam prawa głosu w tym przypadku? Chodzi o Radę. 30 dni dokładnie upływa 30 listopada. Data wpłynięcia pisma i dotyczy rezerwatu Kępy Rakowskiej i Kępy Antonińskiej. To my, mieszkańcy wsi nadwiślańskich, walczymy, żebyśmy mieli naprawdę bezpieczne możliwości do zamieszkania i rozbudowy naszych terenów, bo przecież w planie zagospodarowania przestrzennego mamy tam rekreację. Tym my mamy teraz się borykać z tym. Dlaczego Rada nie podjęła jakichkolwiek rozmów? Mamy na to parę dni. Nie wiem, czy pan przewodniczący coś z tym zrobi, ale ja ubolewam. Nic nie zrobię. Każdy radny jest w własnym zakresie, zgłasza petycję do Urzędu Gminy co go wolno. Dobrze. W takim razie panie przewodniczący, jestem 100% radną, która nie opuszcza żadnego posiedzenia. I dlaczego nawet w jednym zdaniu pan bądź prowadzący, pan Edward Krakowiak, nie zajął stanowiska bądź nie poinformował? Nie mieliśmy tego w porządku. To było podrzucone. Ale 30 dni. Tak się obraz. Przepraszam bardzo. Panie przewodniczący, z pełnym szacunkiem. 30 dni. Dobrze. Jeszcze jak przy tym przygłosie powiem dalej. Dyskutujemy od dłuższego czasu, kto się spóźnia, kto wychodzi, kto nie przychodzi, czy się usprawiedliwił, czy nie. Przecież my, kochani, na początku naszej kadencji, tej kadencji, ustalaliśmy statut, ile my poprawek, ile my gościom zajęliśmy czasu, żeby pani prawnik raz, drugi, trzeci statut poprawiała. Ile razy debatowaliśmy nad swoją wiedzą,
nad dietą dla sołtysów. Ciągle były poprawki, ciągle były za jakieś niejasności. I znowu pani prawnik gościła na sesji nie raz, nie dwa. Teraz raptem się okazuje, że nikt nic nie wie, jak to jest, że radny jest gnomny albo taki. Nie na wszystko mamy wpływ, są statuty i przepisy. Jeśli się podbieramy tymi przepisami, to każdy z nas jest rozumny i powinien wiedzieć. Więc zbędna dyskusja, czy kogoś boli, że on wyszedł, czy on krzyczał, czy tak. Kolejna moja sprawa. Nie będę tutaj omawiała tematu dzisiejszego spotkania. Myślę, że jesteśmy mieszkańcami gminy i jeśli ktoś ma wolę, to pojedzie na to spotkanie. Jeżeli interesują nas inwestycje na terenie naszej gminy, to powinniśmy tam być. Jeśli nie, z różnych przyczyn możemy nie jechać. Rzeszowie też ubolewam. No kurczę, no takie mamy obiekty. No powinno być tu. Jeśli chodzi o wyzwolenia, to dlaczego ci ludzie mają aż tam pędzić? Nie wszyscy są mobilni, nie wszyscy się tam zabiorą na jakąś tam przyczepkę, albo proszą sąsiada, albo zabierze, albo nie. No szkoda, ubolewam. Jeszcze chciałabym się odnieść tutaj... To nie dociera do ciebie koleżanko radna? Przecież Miłowiec stoi straż pusta i proszę bardzo, czy ktoś się zwrócił, żeby mogło być to spotkanie? No nie, bo po prostu na dzień dobry znały zdanie. No po prostu. Ja myślę, że to się zdarzyło. Kto powiedział? Na dzień dobry to powinien tutaj być jakiś sposób, nie ważne kogo. Dobrze. Bo jeżeli pan wójt za pośrednictwem państwowy z Miłowiec pusta jakiekolwiek obwieszczenie, to tutaj jest jednostka sterowana i pana wójta podpisz. Natomiast tutaj kto? Nikt za to nie chce odpowiedzieć. Tak? Dziękuję, dziękuję, że pomogłeś. Obolewanie, że mamy jechać do Przodowa, to mówi swojej pustota. Swojej pustki budynek wyszykowany. Nikomu inny nie wynajęty. Panie wójcie, to przepraszam. Czy możemy tego mana wykorzystać, żeby zabrał parę ludzi z tego wyzwolenia i pomógł tym ludziom? No nie, to nie będzie. Pani zdają sobie sprawę, że dzieci więcej siedzą w tych
internetach niż my dorośli. Ja oczywiście nie siedzę, ale spisy wczorajsze mnie po prostu popaliły. Więc nie jest nam to potrzebne kolejny jakikolwiek rozgłos i dla Rady, i dla społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ja proszę, że się ustosunkuję do spisu. Panie przewodniczący, mogę? Tylko do pomocy, ponieważ my faktycznie widziałyśmy te wpisy. Uczniowie dzisiaj przepraszali za te wpisy. Sami stwierdzili, że nie tędy droga. Rozmawialiśmy z przewodniczącym samorządu. Szanujemy młodzież. Będziemy oczywiście rozmawiać. I powtarzam jeszcze raz. Wszystko będzie tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa. A ograniczenia nie są zabieraniem wolności. Także nikt tutaj dzieciom wolności nie zabierze. A rodzice... Proszę Państwa, to byśmy znów dyskutowali dwie godziny i każdy ma swoją opinię na ten temat. Natomiast jak najbardziej my odpowiadamy za bezpieczeństwo, będziemy rozmawiać z młodzieżą, będziemy rozmawiać z rodzicami. Także zamykam oświadczenie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, bardzo proszę. Kończymy dyskusję. Do tego tematu wrócimy. Dałam młodzieży punktki wyjścia, powiedziałam jakie są. Powiedziałam, nie zabrania chodzić pod nadzorem. Chodząc z nauczycielem podczas znajomych, zabierają ze sobą teczki, tam mają ładnie przebierają się. Mogą chodzić z osobą dorosłą pod nadzorem, mogą chodzić, ja tego nie zabraniam. Są punktki wyjścia, tak? To nie jest zakaz. To nie jest zakaz. Jeżeli nauczyciele chcą chodzić, proszę bardzo. Przecież mogą chodzić i na pewno będą chodzić. Także to nie jest tak, że jest zupełny zakaz. A my nie możemy do dokładnie prowadzić, no wiadomo, że to już są przegadane. Za chwileczkę będziemy opisani w gazecie, że jesteśmy szkołą. To nie, że szkoła to nie jest prywatna. Ja też zdaję tego doskonale sprawę. Ja też się żadną politykę nie chcę bawić, bo nie jestem tym zainteresowana. Natomiast mówię, sklepik pani Kurpias mi absolutnie nie przeszkadza, bo chodzą dzieci później popołudniami na różne zajęcia, bardzo dużo dzieci chodzi tam i na pewno z tego korzysta. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę panie burmistrzu. Dziękuję, że tak was wszyscy. Ja mam nadzieję, że zakończymy tą rozmowę, ale ja chciałbym się do tego pisma, co koleżanka Renata odczytała, bo wiecie, ja tego pisma nie widziałem. Tylko teraz już mamy kontakt z panią Mirką i okazuje się, proszę państwa, że to pismo wpłynęło przed komisją, jest tam data, wie pan? 30 października. To ja się tutaj dziwię, bo nie znam sprawy, ale proszę państwa, to są konsultacje na zasadzie takiej, że każdy może zgłaszać uwagi swoje do tego pisma. Ja mam nadzieję, że każdy zgłosi, ale zaraz uzupełnię. Nie wiem, ja nie znam, naprawdę wierzcie mi, że nie znam. Ja byłem bardzo zaskoczony, jak państwo... Panie Wójcie, przepraszam, pan nie zna tego pisma, ale tu jest wyraźnie napisane, proszę się wsłuchać, że Rada ma 30 dni na podjęcie uchwały w tej sprawie, a jeżeli nie, to, że to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzna, że my przyjęliśmy to w tej formie, a to rzutuje na to, co się dzieje na obszarze. Rozumiem. Proszę państwa, my już byśmy podejmowali uchwały przeciwne utworzeniu Kierp jako rezerwatów i co pomogło? Nas się w ogóle nawet nie pytają. Proszę państwa, my możemy konsultować, wyjaśnimy to, nie znam sprawy i do tego się nie ustosunkowuję. Ustosunkowuję się w tym czasie, jak ja to przeczytam, zapoznam się z tym. Proszę państwa, nie chciałbym już przedłużać tej dyskusji na temat sklepiku, ale powiem tylko krótko. Skoro przepisy, pani dyrektor mi wytłumaczyła wczoraj, że przepisy nie pozwalają albo bierze na siebie pełną odpowiedzialność nawet niechęcią, to tutaj nie będzie pani, która prowadzi sklep, narzucać swojej woli, bo ja wiem, że pani spadły obroty. Tak mi powiedziała. Tylko, że tam na jednym sklepiku, i to jest sklepik nie na terenie szkoły, tylko sklepik środowiskowej hali sportowej. Tak ma wynajęta osoba, jaką jest pani, która ten sklepik prowadzi. I proszę państwa, ja tu panią dyrektor nie zmuszę. Natomiast ja chciałbym, żeby
można było się w tym sklepiku zaopatrywać, to bym był też za tym. Bo jeżeli nie, to ten sklepik, to proszę Państwa, tam na pierwszej stronie to wiszą same chipsy, które są dla niektórych rodziców obrzydliwe. Nie dają dzieciom kupować. Ja teraz robię konsultacje i się okazuje, że mamy są zadowolone, że te dzieci tam nie kupują. I później ja rozmawiałem z panią, wczoraj byłem tam, ja powiedziałem, proszę panią, dla pani dobra, to oczywiście tak, natomiast dla dzieci, to tak jak powiedziała pani tutaj wicedyrektor, gumy, chipsy i inne rzeczy, które są podmiotowe. Ale proszę Państwa, zakończmy, pani prowadzi sklepik, jeżeli pani nie będzie mogła tam się utrzymać, to podziękuję nam, ona wynajmuje od was to pomieszczenie, bo proszę Państwa, nikt nikogo nie rusza. Był na to przetarg, pani wygrała przetarg i pani prowadzi. Jeżeli nie będzie możliwe, na pewno będziemy konsultacje, bo pani dyrektor będzie prowadziła i z rodzicami i wybierze się jakieś dobro na dobra dzieci. Ale to nie można powiedzieć, że ktoś tutaj, bo pani też nie będzie tutaj narzucać, że dzieci mają podjechać z pochodem. No taka praca, to nie chciałbym, żeby też kierowca zatrzymywał się koło papierosa pana Adama, czy koło któregoś ze sklepiku, żeby tam dzieci wyskakiwały i znów kupowały, bo to proszę Państwa też nie jest dobre rozwiązanie. A proszę Państwa, wracając pani radna Werner, ja wszystko rozumiem i jeżeli coś nie tak, to przepraszam, natomiast od ich wyzwolenia, bo pani mówi teraz o wyzwolenia, a kto rozpoczął tą inicjatywę, żeby tam zrobić? Ja już nawet dokumentację zacząłem, żeby nawet geodecie zgłosiłem, pani skarbnik mnie nawet tutaj w jakiś sposób dyscyplinowała. Już, proszę panią, 3 miesiące temu zleciłem panu geodecie, żeby zrobił dokumentację. Było spotkanie z panią dyrektor, dyrektor Dębowską. Było spotkanie z dyrektorem, z radnym Andrzejem Grabarkiem. Prosiłem, i to nie pani starosta, tylko pan Andrzej, dyrektor Grabarek na zarządzie postawił na czubku noża, że ma być ta droga wprowadzona. I tu pomoc jeszcze pani przewodniczącej Wandy Dragan była też, bo słyszałem, jak tam kłótnie były, żeby to wprowadzić. Ale proszę Państwa, to nie wszystko. Ja Państwu przeczytam pismo, które wpłynęło 9 listopada, kiedy już mieliśmy projekt budżetu oddany do regionalny, może nie, za 2 dni, ale pan przewodniczący już tego dnia miał. Zarząd powiatu w Sochaczewie zwraca się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018 rok kwoty w wysokości 309 tysięcy złotych. Na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej i to jest właśnie ta ulica Wyzwolenia do Targowicy, bo o taką rzecz żeśmy mocno zabiegali i walczyli, bo proszę Państwa, wszyscy Państwo tutaj, pani sołtys jest do mnie ile razy przychodziła, spróbujcie, proszę Państwa, bez naszego udziału i bez naszego wsparcia nie ma możliwości. Mało tego, ja dałem pani starości i nie mówcie, że pani starosta nie jest zapraszana. Bo ja stając starosta bardzo dobrze żyjemy, pomagamy, współpracujemy, dzwonimy do siebie. Na konwencie wójtów ostatnio u nas był konwent, na moje zaproszenie pani starosta przyjechała i nie mówcie, że nie ma współpracy. My spłacamy sami siebie. Po prostu, ja z panią starosta bardzo dobrze współpracuję. Gdyby pani starosta albo pan radny, czy pani radna do mnie zwróciła się z tą biblioteką, na pewno by było na tamte. Czy ktoś powiedział, że to chodzi o wyzwolenia? Czy pani starosta do mnie zadzwoniła? Nie, proszę pana, ja się dowiedziałem z mediów, z jakichś podchodów, z jakichś, żeby sołtysi dzwonią, że kartki zostają rozłożone, nawet z radia, że w radiu jest ogłoszenie, że będzie spotkanie z panią starostą. A dlaczego tam radni powiatowi nie są brani pod uwagę? Ja się dziwię, my na nich wymuszamy, oni tu joby dostają za to, że niektóre inwestycje nie są wprowadzone. I proszę Państwa, jak 309 tysięcy gmina nie dołoży w przyszłym roku, to wyzwolenia nie będzie, bo proszę Państwa, nie został złożony wniosek. Ja prosiłem, kolega Jakub przywiózł mi głos na gazetę. Ja się dowiedziałem na spotkaniu z marszałkiem Stowarzyszenia Wójta, że jest do końca października możliwość złożenia wniosków na drogi powiatowe. I jest możliwość dofinansowania w wysokości 65%. Proszę Państwa, kto złożył wniosek?
daliśmy i pani dyrektor Dębowskiej i dałem te pismo do dyrektora Andrzeja i pani Wadnie to późno. Przepraszam, bo późno już, ale dałem też to pismo, gdzie jest napisane jakby można składać bez dokumentacji, tylko wystarczy kosztorys, bo to jest nakładka. Proszę Państwa, nie złożono. Na pewno byśmy otrzymali, bo byśmy też chodzili. Ja też jestem za wyzwolenia i za warszawską, bo słuchajcie, jeżeli nie ma wyjazdu z gminy, to tak samo jak było w kierunku Jana. Ile żeśmy się nawalczyli? I dołożyliśmy do tej drogi z budżetu i droga jest. Na Łaziskach wyszło tak, jak wyszło. Też były kłótnie, ale dołożyliśmy do tamtego odcinka. I na Budyk, i na Łaziska, i proszę Państwa, te drogi. To samo było dołożone do Suchodołu, a tutaj koleżanka Ania nie miała by drogi. I ona teraz tak pięknie mówi, tak ładnie mówi, ale ile o tą drogę wójt wywalczył. I byś miała drogę, gdybyś miała drogę do kierunku Kiernozi, najpiękniejsza droga jaka może być. A to mnie jeszcze nie pasuje, coś tam, bo nie wiem, bo się przekręciło w jakiś sposób. Ale proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia, żeby zamknąć tę dyskusję, uważam, że walczmy o to, żeby jak najwięcej zrobić i jak najwięcej. Jeżeli pani Dorota uraziłem, panią przepraszam z całego serca, natomiast ja nie wiedziałem, że to pani starosta jest organizatorem. I ja to powiedziałem panu posłowi też przez telefon. Proszę kolegi ministra. Proszę mi nie mówić o pani starosta, bo pani starosta jest w ogóle niewinna. Pani starosta do mnie nie dzwoniła. Pani starosta jakby chciała zorganizować zebranie, jakbym jej pozwolił uprzejmie. Ale nie, proszę Państwa, że ktoś przychodzi bez radnego powiatowego, czy tego radna robi, nawet się wójta nie zapyta, bo co tam mówi. No idę i sobie robię. Przepraszam bardzo, ale zwracam uwagę tylko dlatego, że proszę Panią, ja byłem nieświadomy i dlatego pani się obeszłał. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pan sekretarz. Ja już wykonasz tego pisma, chodzi o te kępy. Ja przed chwilą się skontaktowałem z panią Miłką. Proszę ewentualne uwagi do pani Miłki, do pokoju numer 12. Ona wyjaśni. A to, że późno, to ja zrobię. Dziękuję. A może to sprawa się... Proszę zgłaszać uwagi do pani Miłki. Na koncesję. Do końca, ona wyjaśni na miejscu. Bardzo proszę panie sądzę. Przepraszam, dla mnie na przykład to spotkanie to jest bardzo ważne, dlatego że będę mogła się wypowiedzieć, o ile tam dojadę, bo nie wiem, czy po prostu może tam dojechać, bo mam pewne sprawy do załatwienia, ale kto zmienił tą drogę na Henryków na powiatową? To jest bardzo ciekawe. Gdyby ta droga była wójta, to ja już parę razy meldowałam wójta i oficjalnie na sesji się wypowiadałam, to ten ruch tam by był uprzednięty i te drzewka. A teraz to zwracam się do pani Marcin i do pana Grabarka. Ja bym naprawdę bardzo prosiła, aby w powiecie pracujecie, żeby te drzewa były usunięte, bo dojdzie nam kiedyś do wypadku. I wtedy dopiero będzie draga. Ja tego nie podaruję, jeśli to nie będzie sprzątnięte. Ale nie wiem, kto takie małe drogi zmienia na powiatowe i w jakim celu. Komu to służyło? Bo my wszyscy myśleliśmy, nawet postawy domagało rozmawiania, że to jest droga gminna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radny powiatowy Andrzej Krawczyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Więc jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, to budżet, otóż zwracaliśmy, że chcemy, żeby w każdej gminie była robiona jakaś droga. I tak pani starosta zaproponowała, że w każdej gminie ma być robiona inwestycja. Natomiast przy współudziale gmin być może pozyskanych środków. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to budżet obywatelski nie dotyczy 2018 roku, bo jest niemożliwe jego wdrożenia, a Rada przyjęła stanowisko, nie ma żadnych regulaminów, uchwał. Zobowiązała panią starostę do konsultacji, do przedstawienia dokumentów, na podstawie którego będzie można tworzyć budżet obywatelski, ale na pewno nie 2018 roku. Czyli 2018 to jest budżet taki, gdzie planuje starostwo, jeśli oczywiście zaciągnąć obligacje w ilości około 3 milionów złotych, dołożyć własnego budżetu
żeby po prostu zrobić inwestycje, bo inaczej ciężko bez tych zaciągniętych długów cokolwiek zrobić. Jeśli chodzi o drogę Giżyca, to muszę powiedzieć tak, że to są zaszłości bardzo dawne, bo tam nawet w planach nie ma żadnej drogi. Tam jest działka powiatowa, która jest od skrzyżowania z drogą wojewódzką do początku Henrykowa. I co teraz, oczywiście, kiedy rozmawiałem tutaj na ten temat również z panem wójtem, więc chciałem uzyskać zapewnienie, że gmina przejmie ten odcinek. I w tej chwili wykonywany jest podział geodezyjny, bo nie można gminie przekazać tejże działki, nie można przekazać działki, jeśli nie ma podziału geodezyjnego, bo pierwszy początek do krzyża, do skrętu na Biodrów jest droga powiatowa, więc jest wykonywany podział geodezyjny i po tym podziale geodezyjnym działka powiatowa zostanie przekazana gminie na drogę gminną, bo taki powinien być logiczny sens. I druga rzecz, wykonywany też jest podział geodezyjny dla Brzozowa Starego, tam gdzie idzie skręt koło pana Nowakowskiego, bo też powstają problemy, ktoś tam postawił kamienie, ludzie wjeżdżają, przejeżdżają koło tego obelisku, żeby ten fragment też przekazać dla gminy. I ja z wójtem rozmawiałem i oczywiście to nie byłoby jakoś odpłatnie, tylko przekazanie, żeby się gmina mogła tym opiekować. Natomiast te podziały geodezyjne, państwo wiedzą, że nie idą z godziny na godzinę, tylko trzeba po prostu trochę odczekać, ale to jest w toku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie spraw związanych z drogami powiatowymi. Pozwolicie, że zamknę już sprawy różne. Przejdziemy do podejmowania uchwał. Mam pytanie do szanownych państwa, czy przerwę robimy, czy jedziemy? Przerwa! To jest znak, żeby była przerwa. Dobrze, umawiamy się o pół, spotykamy się, pół do pierwszej spotykamy się i ciągniemy dalej. Dlatego dzisiaj już informuję, 19 grudnia mamy sesję opłatową, 10 godzina stary czas. Bardzo proszę panią skarbnik, przechodzimy do uchwał, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Iłów i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Iłów na rok 2014. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę o uwagę. Bez limitu zobowiązań i rok 2018.
organizacje nie są zobowiązane w związku z podpisaniem umowy. Natomiast planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia na 2017-2018 to wartość 4 551 049 zł. Kolejne zmiany dotyczą przedsięwzięcia poprzez budowę stacji uzdatnienia wody w miejscowości Lubaska. W zakresie tego przedsięwzięcia znosi się limity zobowiązań na rok 2017 w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia oraz wprowadza się na rok 2018 limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań finansowych w kwocie 50 000 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa stacji uzdatnienia wody w miejscowości Lubaska to kwota 379 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O przedstawienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej otwieram dyskusję. Nie widzę. Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy mam czytać projekt uchwały, bo pani skarbnik to zrobiła w komplecie, w całości? To jest za to, żeby nie czytać. Proszę o podejście. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię skrócie. Rada Gminy Jurów dnia 11. Data pani skarbnik projektu. Data projektu wieloletniej prognozy jest do poprawki zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały składa się z 4 paragrafów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pani z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Poproszę o przegłosowanie.
Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy czytać projekt zmian budżetowych? Czy nie czytać? Zdarzam, żeby nie czytać. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. 8-6. Przechodzimy do następnego projektu określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2018. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu. Wiem z doświadczenia, jak parę lat temu
poruszałem podatek na podatek transportu. I więc tego, co wiedzimy tutaj, jak to się mówi, niesie. I tyle. Dziękuję, proszę o głos panu. To znaczy, szanowny panie radny, pan stosuje oskarżenia. Jest to też bardzo niebezpieczne, natomiast bardzo z punktu widzenia w ogóle wójt nie przyjmuje podań. Od tego trzeba zacząć. Są to podania de minimis, gdzie pani, przepraszam, pani Gabrysia Sulik obecnie Sikona przyjmuje i tam każdy, ja nie mówię, że niektórzy z sołtysów przychodzą i proszą, że tej osobie trzeba wesprzeć czy pomóc, bo ma trudną sytuację. Są takie przypadki, przyznaję się, natomiast proszę Państwa, są to tak lakoniczne przypadki odnośnie teraz pomocy tej dialimis, bo każdy się tego obawia i boi, a nie mówiąc już o transportowcach. Bo jeżeli mają taką pomoc i by mieli taką pomoc, to muszą się oprzeć o pewne dokumenty. To nie ma tak, że wójt sobie, jak ty mówisz zawsze kolego radny Marcinie, że wójt tam, co chce tym najbogatszym. Proszę Państwa, już minęło 10 lat temu, można było w taki sposób jakoś pomóc. Teraz już nie ma takiej formy wojny. Zapomnij o takich czasach, tu nie potrzeba Prawa i Sprawiedliwości. To wyszło, jak do Unii wstąpiliśmy, jak jest ta pomoc właśnie de minimis. To nie jest wcale takie proste, to jest pomoc już teraz nie polska, to pomoc unijna. Trzeba się z tego rozliczać. Znam przywodą kontrolę z Regionalnej Izby Obrachunkowej, niech pani skarbnik powie, bo już ma troszkę doświadczenia, bo jest ze mną prawie 10 lat, niedługo będzie. I proszę Państwa, to nie jest tak, że wójt odpowiada za każde nawet 300 zł umorzenia. Trzeba mieć pod to dokumenty, jeżeli nie ma dokumentów, to proszę Państwa, nawet nie ma o czym mówić. I dobrze o tym Państwo sołtysi wiedzą, bo kiedyś sołtys mógł na własną prośbę odroczyć. Była taka możliwość, Państwo sołtysi mieli, nie ma tutaj sołtysa Gabrysia Jaśkiewicza, ale to macie niektórzy, są popatrzeni, że sołtys mógł odroczyć. A teraz nie ma możliwości sołtys odroczenia, sołtys ma tylko możliwość, nawet nie ma możliwości przyniesienia podania, bo takie podanie jak wpłynie nam na biuro podawcze czy na sekretariat do pani Asi, to ono jest oddawane i w ogóle nie ma, i pisze, trzeba uzupełnić dokumenty, to podanie idzie z powrotem do tego. Także takie gdybanie i takie gadanie pod publikę kolego radny, no może wójtem kiedy zostaniesz, to zobaczysz, jak to się umawia. Dziękuję bardzo. Ale było to omawiane na komisji bardzo szeroko. Kolegi nie było, to trudno nie było. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy czytać projekt uchwały odnośnie podatku od nieruchomości? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię projekt z ilu paragrafów się składa. Uchwała Rady Gminy z dnia 24.11.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt się składa z trzech paragrafów. Pierwszy paragraf mówi o gruntach, drugi o budynkach i ich części, trzeci o budowli. I następnie wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Proszę o przedstawienie następnego projektu uchwały ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wyliczenia podatku rolnego na rok 2018. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu użyta
zostało przyjmowane jako podstawa do odliczenia podatku wolnego na rok 2018. W paragrafie pierwszym czytamy, że obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS-u z 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 do kwoty 51 zł za 1 decytonę. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jiłów. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę. Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy mam czytać projekt uchwały? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię projekt, jak to wygląda. Uchwała Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018. Projekt się składa z trzech paragrafów. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 6. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu w punkcie C. Ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę. Żeśmy to przegłosowali, że tej uchwały nie podejmujemy, ponieważ stawki się nie zmieniają. W punkcie D określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 obowiązujących na terenie gminy Jiłów oraz zwolnień z tym podatku. Bardzo proszę Państwa. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Jiłów oraz zwolnień z tym podatku. Na wspólnych komisjach wypracowano po prostu projekt, w którym przyjęto minimalny wzrost stawek o 1% z wyłączeniem autobusów i ciągników siodłowych. W paragrafie pierwszym określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. Od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie 418 zł. W przedziale 5,5 tony do 9 ton łącznie 737 zł. W przedziale 9-12 ton 812 zł. Dalej, od samochodu ciężarowego odpuszczonej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczonej masie całkowitej zespołu pojazdów w przedziale 3,5 tony i poniżej 12 ton 812 zł. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 2. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pędem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton 1093 zł. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 3. Od autobusów w zależności od liczby miejsc, autobusów mniejszych 1598 zł, autobusów większych 2138 zł. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane
wyłącznym dla dochodu dzieci do szkół. Środki transportowe wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w paragrafie 1, ustęp 1, punkt 2, 4 i 6 mniejszych uchwał. Zwolnienia, o których mowa w ustępie 1, nie obejmują środków transportu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Mam pytanie do Państwa Rady. Czy mam powtórzyć pytanie, czy nie? Może przegłosujemy, kto jest za tym, żeby nie czytać. Proszę o głosowanie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię w skrócie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie gminy Jów oraz zwolnień z tym podatku. Uchwała stanowią cztery paragrafy. Między innymi wysokość stawki ustala się i zwolnienia od podatku od środków transportowych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018. Stąd z Pani i z Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały. Proszę o podjęcie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przeciwnie było 6, wstrzymało się. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu przyjęcia programu współpracy gminy Jów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3, paragraf 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2018. Bardzo proszę Państwa, a Pan sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, są wysi. Uchwała o tak zwanym pożytku publicznym. Jest to identyczna uchwała jak w roku ubiegłym, z taką samą ilością pieniędzy, że tak powiem, czyli jest tam 88 tysięcy. Jedyna różnica w tej uchwale to to, że zmieniła się podstawa prawna i ona tutaj jest wyszczególniona, czyli dziennik ustaw 17 roku, pozycja 1875. Jak Państwo wiedzą, jest to uchwała, która jakby wspomaga na terenie gminy te zespoły sportowe, czyli tak naprawdę Unii Iłów i Fortuna 1 i 2. Z tych pieniędzy te zespoły żyją, funkcjonują. No i jak się okazuje, mają doskonałe wyniki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, drużyna juniorska Unii Iłów awansowała szczeblem wyżej, czyli awansowała do Ligi Wojewódzkiej. Ci chłopcy w wieku tam lat do 16-17 wybrali tą ligę okręgową, są widzę wojewódzkiej czy międzywojewódzkiej, trzeba dokładnie prezesa zapytać. Młodsi jeszcze, ci młodsi juniorzy również osiągają bardzo dobre wyniki, są w czele tabeli i też są widoczni na awans o szczebel wyżej. Natomiast ten główny zespół seniorski, czyli ta główna Unia Ligów, jest na drugim miejscu w tabeli Ligi Okręgowej w Płocku. Także no zobaczymy, bo teraz skończyła się runda jesienna. Będziemy mieli rundę wiosenną. Ta runda wiosenna pokaże, czy chłopaki awansują, czy nie. No chłopaki, panowie, bo tam mamy ściągłość wiekową od pewnie 6 lat do 40. Tutaj pewnie by się bardziej musiał prezes wypowiedzieć, natomiast z tego co wiem,
Wszystkie te sekcje Unii i UFI Fortuny skupiają ponad 100 osób. Dziewcząt również i chłopców. W piłkę nożną, w piłkę ręczną i w tenis stołowy, bo tutaj jeszcze jest mowa o tej Fortunie 1 i 2. Czyli no jak to już od kilku lat bywa, zawsze też batalie mamy o ten pożytek publiczny. Natomiast co by nie mówić, sport broni się u nas wynikami. No i tyle mam do powiedzenia. Także dziękuję bardzo. Może jeszcze, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to... Jeśli można ten projekt uchwały, żeby sekretarz przedstawił. Ja już może... Znaczy tak, on był czytany również na komisjach wspólnych. Jeżeli pan przewodniczący sobie życzy, to oczywiście go odczytam. Uchwała Rady Gminy Głowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Giłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku na rok 2018. No i tutaj jest ta podstawa prawna, która zmieniła się, jest uaktualniona. Rada Gminy Głowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się program współpracy Gminy Głów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym programem określa uchwała budżetowa na 2018 rok. Paragraf 3. Sprawozdanie z realizacji programu w gminie przedstawi Radzie Gminy łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za pierwszy półrocze 2018 roku. Paragraf 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 120/34/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy i z organizacjami pozarządowymi itd. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. No i tutaj jest treść tego programu. Czytać też? To było czytane. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o głos radny Ciesia. Jak skład komisji. I tu powstało pytanie radnych. I nikt nam na to nie umie odpowiedzieć, ponieważ w skład komisji wchodzą trzy osoby z urzędu gminy, nie wnikamy, trzy osoby z rady gminy i tu padło pytanie kto. Zgłosił się tylko radny Wojciechowski, że on jest w tej komisji, natomiast reszty nie widzimy tych trzech osób. Pytałam radnego Przemysława Wasilewskiego, czy jest w tej komisji, powiedział, że nie, no bo nie było go wtedy. Oraz trzy osoby z organizacji pozarządowych niezainteresowane ofertą, czyli koło emerytów, ewentualnie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Morskiej, Straże Wszystkie i Stowarzyszenie Zgierzyc. Niestety nie dostaliśmy takiej informacji, kto wchodzi w skład tej rady i nie w tej, chcę podkreślić bardzo mocno. Nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny działalności sportowej, jak poszła plotka taka, że radni nie chcą wspomóc Unii Rów, tylko chodzi o to, że jeżeli piszemy jakieś przepisy, to trzymajmy się tego, a nie po prostu. Bo to podważa wiarygodność komisji, to co stało się w Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. To znaczy, proszę Państwa, to jest tak, że Rada Gminy ileś lat temu, to nie dopiero teraz, bo ta ustawa, ona się zmieniła i ona wprowadziła takie zasady. Przyjęliśmy ten program, tak zwany program, który współpracy, który był omawiany w ubiegłym roku bardzo szeroko. I proszę Państwa, wszyscy doszliśmy do wniosku, ja nie mówię, że wszyscy, bo i Pani ma inne zdanie i może tam niektórzy też mają inne zdanie, natomiast ja uważam, że my
gdybyśmy chcieli wspierać wszystkie organizacje pozarządowe, a takie wsparcie organizacje pozarządowe mają z innego kierunku. Ja zawsze tu podpowiadam organizacjom pozarządowym i teraz SMS-y wysyłałem do wszystkich stowarzyszeń, które mogą składać wnioski do lokalnej grupy działania, jaka jest w Łomsku. Tam są środki dużo, dużo większe. Natomiast my mamy środki w wysokości prawie już od wielu, wielu lat na utrzymanie Unii, ewentualnie wsparcie tej młodzieży. I ja wychodzę z tego założenia, to jest dobry kierunek, bo dzieci, raz, że ta młodzież, tu nie ma tutaj kolegi Piotrowskiego, który zrobił niesamowite i dla mnie, jako dla wójta, to jest dobrym przykładem dobrej roboty. Bo prowadząc tych małych dzieciaków od zera do iluś, zrobił taki postęp w sporcie, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. Te dzieciaki lęgną. Ja tam jeżdżę, często zaglądam, jak się bawią tą piłką. Słuchajcie, dla mnie to jest wielka sprawa. Następny nabór. I to te, a szczególnie tu są chłopcy. I kochani, naprawdę trzeba to wspierać. Natomiast wsparcie dla organizacji pozarządowych typu Związek Emerytów i Rencistów jest w Gminnym Ośrodku Kultury. I ja to mówię, że tamte wsparcie też jest dla tej organizacji. Straże, proszę Państwa, mają wpływ. Ja uważam, że tutaj nawet nie powinny w tym uczestniczyć. I dla mnie to jest poroniony pomysł, bo jeżeli na przykład ktoś by chciał przyjść i zorganizować inne gminy, my też musimy go ująć w tym programie, bo też jest to jako stowarzyszenie. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia i prosiłem wszystkich Państwa i proszę też i Panią Radną Dorotę, skupmy się na sporcie, sporcie masowym, sporcie szkolnym. I dla mnie to jest rzecz święta i najważniejsza, to pilnujmy, tak jak Pani powiedziała, teraz są sprawozdania, jest rozliczenie, dbają i Pan Piotrowski, Unia IU. Widzę, że jest troszkę inne podejście. Brakuje czego? I ja tutaj nie mogę wymusić, bo ja nie będę organizował tak zwanych konsultacji, ale są spotkania. Sekretarz tutaj, kolega, jest wysyłany na zakończenie sezonu, podsumowanie sezonu. Ja też kiedy mogę, tam jadę i mi się wydaje, że ta współpraca jest coraz lepsza. Ja wiem, że możemy wymagać jeszcze, nie wiem, czegoś innego. Natomiast ustawa ustawą, życie życiem. Pomagajmy. Wspierajmy ten sport, skupmy się tylko i bądźcie na to, nas nie stać na więcej. Jeżeli chcemy dać już 200 tysięcy, to nie damy tego na drogi. Mało tego, proszę Państwa, zaraz przejdziemy do szkół. Ja też chciałbym powiedzieć, ile do szkół dokładamy. Proszę Państwa, domy dzieci, przedszkola, rozbudowane. Brakuje nam środków na budowę sali gimnastycznej w Brzozowie, bo nie otrzymaliśmy dofinansowania. Tu się mówi o tam. Proszę Państwa, tu skupmy się na tym, ja proszę wszystkich Państwa radnych, że uznajmy właśnie ten głos. Komisja, ja nie znam tutaj, bo ja akurat nie zgłoszę, więcej tutaj kolega sekretarz się tym zajmuje, ale wiem, że komisja jest zwoływana z wszystkich tych tak zwanych organizacji pozarządowych i są powiadamiani wszyscy. Także ja tutaj nie bardzo, że Pani mówi, że w Rady nie ma tego, nie ma tego. Ja nie wiem, kto chce dopisać, bo mój Boże, może cała Rada być na tej komisji. Jest to jasno powiedziane, bo tu jest tak napisane, że Pan o to zawsze odpowiada. I ja nie mówię o zapraszaniu na posiedzenie, tylko obowiązkiem gminy jest stworzenie takiego, takiej komisji. Co uczynimy? Właśnie. I to powinno być uczynione dawno temu. I Panie Wójcie, proszę przyjąć jeszcze raz to, co ja powiedziałam. Nie mówi, nie głosujemy przy tym przeciwko klubom sportowym. I tak samo nie mówiłam o tym, że było radna. Ale wy za niczym nie głosujecie. Co Pani tutaj mówi? Ale Panie Wójcie, przepraszam. Nie mówiłam przed chwilą o rozdawnictwie pieniędzy, tylko o tym, że to, co przed chwilą powiedział Pan Sekretarz. Jest potrzebna komisja? Jest. Nie ma? Nie ma. I tylko o to chodzi w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze prosił o głos Rady 10? Szanowni Państwo, no w tej gminie nie są chętni w ogóle do współpracy w jakichkolwiek organizacjach pozarządowych, co jest, możecie mi to zarzucać za złe, ale mam zupełnie obraz tej sytuacji, jeśli chodzi o stolicę, tam się każdy angażuje, bo tam nie ma właśnie polityki,
Tam jest polityka, każdy mówi, jak głosuje się za Platformą, ja za PiS-em, i sobie ludzie współpracują, tak jak to stowarzyszenie. I może ktoś każdy, natomiast na prowincji, o nie, na prowincji te stowarzyszenia, to są wszystkie albo pana wójta, albo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Włoskiej, uważałem, że jest taką kontrą przez lata, a teraz widzę też organizowało coś stowarzyszenie, nie musi mnie tam zapraszano. Później patrzę, Przemek gdzieś w internecie, prawda, to mimo, że list od pana wójta tam... Ale oczywiście, no, dlaczego? Niesamowite to jest właśnie... Zaproszenie... Ale po co mnie, tam w ogóle... Ale dlaczego się... Ale możecie, jak najbardziej, tylko po co mnie tam na siłę wtedy ciągnięty, jak ja to wyszedł, ja w kontekst mamy prowadzą, a wtedy by moja cała rodzina została spłaszczona, nie? Tak się nie robi, nie? Tylko, że mówi ci każdy, niech to wiecie, to już się tak robi, no w polityce to jest czasami wykradanie kogoś, to jest bezczelne czasami próba dorobku, jak to się mówi, wykradzenie, spłaszczenia wtedy, to się tak rozumie. A, wiesz, zobacz, byłeś tam z nimi, oni z panem wójtem ładnie i ty wiesz, i ty nie z nimi, jak to robisz, a tu jaką wyleczenie, tak się robi. Także, szanowni państwo, no proszę o uwagę, no nie ma czegoś takiego, czy ten lubi, jak i ten, co ma do cyklu, pan wójt na pierwszym czele zawsze, koło łowieckie, pan wójt, koło energii rodziców, pan wójt, pan przewodniczący, nie ma, straże pożarne, no to już o tym nie mówią, wszystko macie właśnie zawłaszczone przez ZSL i tak to działa, jak to mówię. Mamy stowarzyszenie w Wierzyniu. Pani jest panu? Proszę? Pani jest zaproszona. Nie, ja jestem zaproszona i chyba mogę powiedzieć. Jeśli pan wszystkie te zaproszenia do jednego worka kładzie, prawda? Tak. Mamy stowarzyszenie w Wierzycach. Czy to jest stowarzyszenie pana wójta? Tak. Niech pan powie. Jest pan sobie z Piotrowa, chyba jest stowarzyszenie. I co my mamy? Do pana wójta albo pan wójtowa? Jak to tak można? No wy swoje widzicie, ja więc to... No, nie ma nic do powiedzenia, bo tak trzeba rozpocząć. Nie, czy ktoś jeszcze chciałby głos zadać? Nie widzę. Mam pytanie do szanownych państwa rady. Czy mam czytać projekt? Chcę zatem, żeby się czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Chcę przeciwny, nie widzę. Kto się wstrzymał, nie widzę. Szanowni państwo, projekt uchwały składa się z 6 paragrafów i brzmi następująco. Przyjęcie programu pracy gminy i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego na rok 2018. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Powyższa uchwała nie została przyjęta. Nie, 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 Pani, proszę o uwagę. Inne pozycje.
otwieram dyskusję. Sądzę, że tu nie ma na co dyskutować, ponieważ stawki się nie zmieniły, tylko przepisy się zmieniły, a więc czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za tym, żeby uchwalić projekt uchwały nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Pozwolicie, że w skrócie projekt przedstawię. Uchwała Rady Gminy Miłosierdzia z dnia 24 listopada 2017 w sprawie opłaty startowej. Uchwała składa się z 5 paragrafów. Traci moc uchwała nr 92/16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę, proszę o wyjście. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do następnych projektów, a więc nie wiem, pan sekretarz będzie przedstawiał? Panie sekretarzu? 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 Bardzo proszę. Wysoka Rada cztery uchwały w sprawie stwierdzenia przekształceń dotychczasowych sześcioklasowych szkół podstawowych, czyli w Głowie, w Karkulach, w Rzodowie Starym i Wyszyncach. Ja przypomnę, że takie uchwały były już podejmowane, natomiast takie kilka zdań wyjaśnienia, że to jest w stosunku do artykułu 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 roku. Dotychczasowa szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową, o której mowa w artykule 18 ust. 1 punkt 1 ustawy prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 6-klasową szkołę podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku. W drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie 8-letnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. Krótko mówiąc, to jest taka uchwała przybijająca to, że mamy od 1 września 8-klasową szkołę podstawową, czyli 4 takie szkoły mamy. No i mamy takie 4 uchwały i trzeba każdą z osobna przegłosować. Natomiast jest to taka uchwała techniczna tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Tak jak tu pan sekretarz powiedział, te uchwały były przez Radę wałkowane już któryś raz z kolei, a na dzień dzisiejszy jest to zatwierdzenie tego, co się stało. Dlatego mam pytanie do Państwa Rady. Czy mam czytać każdą z osobna? Nie. Czy nie czytać, tylko przegłosować? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie. Nie, nie, ja bym nie dyskutował. Bardzo proszę. Nie, słuchajcie, to też jest istotne, bo dla mnie jako młodego człowieka, nie wiem, czy młodego, czy lepiej, nie wiem, przed wieku, to najlepsze lata, jak się mówi człowiek, może nie przeżył, nie? Ale słuchajcie, szanowni państwo, głosujemy nad szkołą Giżyca, pierwsza armia Wojska Polskiego, nazwa tej szkoły. Ja absolutnie nie mam, słuchajcie tu panią, do pani dyrektor, żeby to tak nie zostało absolutnie odebrane, bo to czasami jest poza kompetencją i uważam. To była taka armia, ta pierwsza armia Wojska Polskiego, że zamiast orła miała co? Kurczaka, a oficerowie starsi
major, podpułkownik, pułkownik, to po polsku nie umieli mówić. I my dzisiaj po tylu latach nic nie można z tym zrobić. To była taka pierwsza armia Wojska Polskiego. Ciekawe, czy młodzież to w ogóle wie o takich sytuacjach. A kojarzy się nazwa, ładnie kojarzy. Patrzcie sami, jakie są. Dziękuję. Przechodzimy do projektu pierwszej uchwały, a więc w sprawie przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Bolesława Sobrzego, a która 8-letnią szkołę podstawową imienia Bolesława Rodrego Kaptura. Projekt uchwały składa się w 5 paragrafów i po przegłosowaniu uchwała podjęcie się z niej podjęcie. Kto z Państwa i z Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przyjęto jednomyślnie. Następna uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, 8-letnią szkołę podstawową imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Z taką samą treścią 5 paragrafów. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Taki sam projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Armii Wojska Polskiego w Giżycach, 8-letniej szkoły podstawową imienia 1 Armii Wojska Polskiego w Giżycach. Projekt uchwały składa się z 5 paragrafów. To samo z poprzednio. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do ostatniej uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia żołnierzy AK Miłosiernych w Brzozowie Starej, 8-letnią szkołę podstawową imieniem żołnierzy AK Miłosiernych w Brzozowie Starej. Uchwała składa się z 5 paragrafów. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje Rady na pytania sądowe. Bardzo proszę. Proszę o głos Panie Radne. Nie wiem, wybierz się z siebie. Tutaj do zakrętu, do naszych mośków tak zwanych, jest tragicznie zagrożony. Jest to takie zagrożenie... Ale ze względu na drogę, ze względu na wodę, z różnych przyczyn. Ja nie znam na pewno drogę. Wyjeżdżają po błocie i tak jest. Ale pan daje ten pomysł. Ja to się chyba głosy powiem. No dobrze, ale jest tragedia. No to jest tragedia. No ale to nie jest tego, no daj mi spokój. Ale to co, no ja sobie nie... Nie, to jest obowiązek, żeby ktoś na krótko. No ja, to jest się wyszalał. Żeby to było na księcie, to by miał pewnie ten, że na krótko się zmienia. Żeby to było przy drodze wojewódzkiej, chociażby to od razu by wiedzieli, jak tam się robi. Jest to bardzo niebezpieczne. No pora, trzeba zabrać
to trzeba by pewnie no podejść do tego, który to wyciąga i powiedzieć mu, że ma wziąć szał. Ale strasznie jest do rzeczy, no. Tylko on nabrudził, on musi to zrobić. Ale nie wciągnie. Nie da się, to się nie da. Idziemy dalej. Panie wójcie, z informacji jednej pani, Andrzejowi może niezręcznie mówić, albo nie może, albo nie chce, nie ważne. Z informacji jednej pani wynika, że jest jak gdyby odcięta od wszelkich możliwych wyjazdów i wjazdów na drogę gminną. Dobrze, ale ta pani mówi takie słowa. Nie, nie o to chodzi. No dlaczego? Dlatego, że z wielu przyczyn. Dobrze, ale to już nie pani wójcie. Przepraszam pana, nie chcę się z panem wrócić, naprawdę. Ja tylko dokończę zdanie, pan powie, czy źle o mnie, czy dobrze. W porządku. Ja tylko powiem tyle. Trzeba tej kobiecie pomóc, ponieważ mówi, ale bardzo, bardzo. Będzie słuchoczy drogi, teraz nie ma. Dobrze. Pani mówi tak. 20 lat chodzę za wójtem. Prawie, że codziennie. Ile mogę, tyle wychodzę. No tak mieszka, no mój Boże. Dobrze, ale mam pytanie w związku z tą drogą inną, inne. Mam inne pytanie w związku z tą drogą. Po co Urząd Gminy wyznaczył geodetę, żeby wytyczyć drogę? Nabił geodeta paliki, Urząd Gminy zapłacił za wytyczne. I co w związku z tym? Rolnik zaorał paliki, droga się zawęziła, bądź wyjeździła w innym miejscu. Ale zaorał przy palikach, ja tam byłem. No dobrze. Tam trzeba wykupić kawałek gruntu, żeby posędzyć. A jeżeli będzie orał głęboko, to się obsuwa, no to kochajmy. No ale czemu miało służyć wyrzucenie z budżetu gminy tych pieniędzy na geodetę? Nie, bo trzeba było wskazać, gdzie ta droga jest. Ale trzeba było wskazać pas drogowy. Co by najlepiej powiedzieć? Odpowiem na pytanie, byłem dzisiaj w Kowalskim na Hale i po prostu te paliki są. Są, tylko w tej chwili tam się nie da wjechać. Tam jest ta droga tak rozłamana, że po prostu nawet Rafał Makał na początek zawieszał dwa zestawy jego, żeby początek zrobić. Ale dalej jeszcze jest darmina. Ale nie da się naprawdę, mówię ci szczerze. W tej chwili. Tam nawet ciągnik nie wiedział. Nawet Rafał nie wiedział. Początek. Dzisiaj z tym razem. Byłem dzisiaj osobiście z tym razem. To znaczy, będę było w tym gminie, a odpowie była to do mnie. Nie wiesz. Ale ja wiem, do połowy jest gmina, a do połowy jest gmina. Nie, nie, da się, tylko to znaczy, pozwólcie, że odpowiem, bo wiecie, to jest ważna sprawa. Ja też wcale nie mówię nie, bo mam takie przypadki na gminie, to jest może i z 5, ze 6. I to się powtarza rokrotnie, a może nawet dwa razy w roku. Proszę Państwa, dopóki tam się nie wykupi jeszcze przynajmniej po metrze, tam my nie zrobimy drogi. Dlaczego się kłóci z sąsiadami? Dlaczego tam jakieś są rozgrywki, że sąsiad podoruje równo z palikami? Nie da się później tam na drogę, nie będzie mógł jechać. Patrzcie, jego dzisiaj nie ma, bo chce trochę zrobić, bo jest pogoda. Proszę Państwa, jeżeli tak będzie padać, to mam Załusków, mam Emilianów, też tu pani sądnik może powiedzieć, do kogo, gdzie tam z pola, do państwa, tam nie wiem, teraz sama pani została, bo mąż podobno jej zmarł. Ja też bym chciał jej zrobić, tam było tylko kilka razy dowożone. Do państwa Kubeckich, gdzie teraz jest rozwalona droga niesamowicie, ale to na razie nie na wiodę, dopóki nie zgłosimy tego do pana wojewody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ta droga się kwalifikuje, bo ona nie została zmarnowana poprzez rozkopanie, tylko ona została zmarnowana poprzez podmokły teren.
tam jest zalewane, tam nie ma rowów, tam spółka działała do 1985 roku w rejonie Wieniew, Arciechowa i Arciechówka. Na dzień dzisiejszy wszystkie rowy lewą, zaorane, przepusty, pozarywane, proszę Państwa, tam wszyscy pływają. Na dzień dzisiejszy. Tego się nie da poprawić. Tak samo jest tutaj na Brzozowie Starym. Ja znam tą sytuację, ja tam byłem u nich na podwórku, tam żeśmy już prostowali, teraz ta droga jest niby wyprostowana. No taka jest. No. I mój Boże, kochany, jeżeli tam wykupimy, bo ja powiedziałem, musimy podejść do tego tak, wykupimy jeszcze metr. Ta droga dopiero będzie do Państwa w jakiś sposób. Można będzie ją zrobić. Tak to nie zrobimy, ona jest popiła, aby trzeba było tam, nie wiem, no, słuchajcie, jeżeli, ja wiem, że to ludzie mieszkają, to są nasi podatnicy, ale na dzięki, na sucho jest wszystko piękne. Przecież tam jest tylko 30 metrów, to jest byle jaka, a później to jest murawa. Żeby się Państwo pojechali, naprawdę, bo to ja się kopiec, o, taki kopiec, który by trzeba było równanie, że radzi, to można zrobić, tylko nie rada mi przeznaczy, bo to jest tam 400 metrów, 400 może 60, nie wiem, tak, nie wierzyłem, ale gdzieś około 500 metrów. Proszę Państwa, to jest 35 tysięcy, może trochę więcej, gdybym chciał, ale na tej drodze nie będzie mi żadna maszyna, ani rozsiewarka, ani w ogóle nic nie można zrobić. I teraz tak, albo trzeba pomyśleć o wykupie, tak jak kiedyś gdyśmy dokupili na Władysławowie, taką samą sytuację miałem, nie ma tutaj pani Sobczyk, też jeździły po jakichś parowie po tym, żeśmy dokupili, wykupili, to tam było 150 metrów, tu mamy 400. Ale nie wiem, jaka metr kosztuje gruntów. No wiem, no wiem. Ale to jest 4 metry. No a 4 metry zrobił. No to wystarczy, no to jaka droga? Przecież to nie jest muszę, żaden ponad tylko samochód jest. No to 4 metry to nie wystarczy, no mówię. Proszę o głos raz na ja mam krótko, panie wójcie. Po pierwsze, siedząc tutaj rozmawialiśmy, jeżeli komisja rewizyjna, jestem teraz w kontakcie z przewodniczącym, jesteśmy w stanie się spotkać w przyszłym tygodniu, zerknąć na sprawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawa będzie, myślę, do załatwienia. To jest jedna. Druga sprawa, szanowni Państwo, panie wójcie, ksiądz proboszcz ogłosił, że u nas będzie specjalistyczna przychodnia psychologiczno-pedagogiczna. Zawdzięczamy to pani radnej powiatowej, panu wójtowi, panu sekretarzowi. Mówię to, co było powiedziane w kościele. Zabrakło mi tego dzisiaj w pana sprawozdaniu, dlatego że wiele osób nie korzysta z internetu jeszcze na tyle, żeby śledzić na bieżąco takie rzeczy, tak? A to, co ja znalazłam w internecie, może się pani radna do tego odnieść, że to nie jest to, ale bardzo interesująca sprawa bezpłatnej terapii dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat lub do podjęcia nauki w szkole. I przystąpienie do programu jest posiadanie potrzebnej opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. To jest to, co można znaleźć na stronie internetowej, a dotyczy dzieci z całej gminy. I myślę, że to jest ważna sprawa i szkoda, że to nie zostało dzisiaj tu poruszone. Ale panie wójcie, ja przepraszam, bo ja już zwróciłam się do pana sekretarza, bo wieść poszła taka sobie tam dość luźna, powiedziałabym, bo mimo wszystko przy całym szacunku dla kościoła to nie jest jedyne miejsce pozyskiwania przez mieszkańców informacji, prawda? Na stronie internetowej Instytutu Wspierania Edukacji, czyli tej fundacji, z którą my mamy podpisaną umowę, jest już wpisany adres GIU, Bocznica Wyzwolenia 16 i zakres udzielany w tam kurach. Także to po prostu jest zaoszczędzone w pewien sposób, myślę. Kolejne pytanie z kolei o drogę na Krzyżyku. Kiedy dostaniemy jakiś destrukt czy coś takiego, bo naprawdę jest strasznie. My mamy wprawdzie, wiem, że kilka filmów i jeżdżą i to wszystko rozumiem, ale z kolei podatki od środków transportu.
nas, ponieważ populacja bobrów w tej chwili w Polsce wynosi około 10 tysięcy. Były pod ochroną, są pod ochroną, co zaznaczam, niestety tak jest. I ponieważ mają za mało terenu, się odnosi do naszych robót melioracyjnych, do państwowych, to o tym wszyscy. Natomiast prośba, nie wiem, do pana, w tej chwili do pana burmistrza. Też opuszczenie, o przekazanie sołtysom, opuszczenie takiego ogólnika. Proszę państwa, za wycięcie przez bobry 5 drzew, słownie 5, na terenie gospodarstwa rolnego, bo wszystkie gospodarstwa rolne są objęte ochroną Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o bobry. Zgłasza się wniosek, który jest do wydrukowania, przedstawia się mapkę, jak to wygląda, zaznacza się, że szkody są w pastwisku, w łące, w drzewach. I oni przyjeżdżają, sprawdzają, tylko jedna uwaga, nie wolno w międzyczasie zniszczyć żeremi, bo niestety niszczenie żeremi jest możliwe tylko na podstawie zgody, bo zwierzęta są pod ochroną. My niestety prawa nie zmienimy. Ja nie jestem za dobrami, uwierzcie mi państwo, bo mam zniszczony kawał pod. I wystąpiłam do tego, czekam teraz na komisję, a za 5 drzew, i to nie jest żadna tajemnica, człowiek dostał 3000 zł. To bardzo mało. No dobrze, 5 drzew nie jest mało. To nie jest To ja rozumiem, ale lecz 3000 zł, panie sołtysie, liście w nic. Dziękuję bardzo. Dopowiedzieć jeszcze, bo za zwierzęta, które nie są objęte ochroną, to wiadomo, że szkody w uprawach rolnych zwraca koło łowieckie, tak zwanego obwodu. U nas są uchwały w gminie 365 i 366. Natomiast za zwierzęta prawnie chronione, jakimi są bobry, czyli nie można całego jej strzelać, łosie i jeszcze tam kilka innych gatunków, odszkodowania wypłaca Skarb Państwa, czyli Minister Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla danego województwa, czyli no nie tylko o bobry chodzi, ale również o łosie, no niedźwiedzi nie ma, ale wilki się podobno trafiają. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o głos Radny Cieśno. Kolego wójcie, pan tak ma zwyczajnie mówić, kolego wójcie, nie da się, jakby pan w wojsku był, ale na pewno nie był, podejrzewam, jak większość tam przedsiębiorstwie, nie da się pełną na lewą stronę wywinąć, jak ktoś był, to się powiedzenie był. Drogi są w stanie ułakane. Macie, chwalicie się, że tyle tego destruktu to się objawia, ja w ogóle tego destruktu u nas nie wiem dlaczego. Nie będę na razie. Dopóki komisji nie będę, nie odsłucham. No, załóżmy tak, druga sprawa. Bo szkoda, że nie ma pani tej, pani sołtys Bieniewo, bo ona tak właśnie, bo ona właśnie tyle ma do powiedzenia. Jak zakupiłem rok temu, to minęło i patrzę, tak się dzieje. Zakupiłem ziemię w miejscowości Arciewówek. I droga łącząca od Bieniewa z Nową Wsią, tam gdzie się odbywa kubertówka, ona przez 200 metrów biegnie przez moją działkę. To spornie. Jest zupełnie, jak ja to znalazłem właśnie, to co mówicie o geodezji. I niech tak sobie będzie. Tak ją wysypano tam, tak swoją drogą też pani z Młodzieszyna nie pozwoliła, żeby samochody ciężarowe, gdzie żwirownia należy do terenu Młodzieszyna, żeby jeździła w tamtą stronę, tylko nie wiem jak, ale nie wnika w to. Ta droga, nawet był taki okres czasu, widocznie ktoś wymógł na tej, być może to był pan, że była w niezłym stanie, naprawdę była w niezłym stanie. Naprawdę tu nie można powiedzieć, co tydzień remontować. No teraz no tam się nie da naprawić, słuchajcie, no tam są półmetrowe takie wyrwy, że ja mam samochodem osobowym, to można zamienić się na czymś partym, jakimś gruzem, miskę olejową. Weźcie to pod uwagę, weźcie to naprawcie. A mówię, dopóki jestem radny, niech tak sobie będzie. Tam bardzo nie przeszkadza, ja też nie radzę się przejażdżę, ale z chwilą
z chwilą, kiedy przestanę być, to od razu momentalnie wykonuję sobie tą drogę. No i tak na koniec może, żeby złagodzić trochę. Nie uważam, żeby była taka wcale jakaś taka niemiła atmosfera na tej sesji, to życzę, bo jestem realistą, nie sądzę, żebyście to mnie zwrócili, także życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt, które znalazłem. Dziękuję. Nie sądzę, żeby sesja była jeszcze... Ale będzie... Otwarty. No mówię, no nie sądzę, żeby... Powiedziałem w razie, dopóki się mi nie oddać, ja na tą sesję opłatkową to nie przyjdę, no nie muszę jakoś presję. Ja mam wszystkich ludzi dobrych woli, którzy tacy są, poproszę o pomoc w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę o głos na tej sprawie. Zabiegających o to, o dzisiejsze spotkanie z panią starostą Sosaczewską. Czy te panie mogą pójść i prowadzić rozmowę z panią starostą, jak punkt 5, podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowania gminy Iłów, wstrzymują się za finansami. A wiadomo, że skoro pani starosta przyjedzie, to chodzi o finanse. Nie wiem. Ja nie wiem, jak sobie panie będziecie mogły w tym momencie porozmawiać z panią starostą. Ja już nie wymieniam nazwisk, ale tak jak Ania zabiega, pani Dorota zabiega, no nie wiem. Z czym tu można pójść panią starostą prowadzić rozmowę? Dziękuję bardzo, proszę o głos. Pan Wójt, proszę Państwa, na pewno jest męczące. Męcząca jest sesja. Ja niepokoją mnie dwie rzeczy. To znaczy, kłócić się czy spierać, to tak może delikatnie powiedzieć, trzeba, bo to nasza rola jest ważna, radnych, wójta, aby się nie obrażać i nie mówić, że na umór. Proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko temu, chciałem teraz zacząć od tych takich dwóch spraw, bo pani Dorota Iwonie mówi, że na pewno spotkanie, zaraz rozmawiałem z przewodniczącym komisji rewizyjnej, będzie spotkanie w sprawie pożytku publicznego. Proszę Państwa, nie wiem, czy to jest dobre. Tak Państwo zagłosowaliście. Ja już Państwa nie będę zaraz kazał, żeby wyjęła to z projektu budżetu, bo dlatego, że jeżeli nie przyjęliście Państwo, to wiecie Państwo, że my teraz wszystkie uchwały do budżetu zmiany robimy. Od razu będą leciały zmiany, bo my musimy tam to wprowadzać. I to jest takie trochę. Ale bardzo dziękuję Pani Radna, że Pani powiedziała tak, bo to mnie już tutaj trochę zmieniło moje postępowanie, bo widzicie Państwo, to Pani Skarbnik powiem, że to jest fajne jeszcze ten temat, tylko proszę Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, że to muszę mieć od Was zagwarantowane, bo jeżeli nie, to ja każę Pani Skarbnik wyjąć to z budżetu i te pieniądze przenieść, nie wiem, to już Państwo będziecie decydować. I cieszę się, że Pani powiedziała, że poczekajmy. No właśnie, ja już głodu nie chcę, kolega. No dobrze, proszę Państwa, ale to nie o tym. Panie wójcie, powtórzyć to głosowanie, to będzie nasz. Proszę Państwa, ale ja nie będę namawiał, każdy ma z tym sumieniem głosuje i tutaj nie będę zarabiał się, że nie będę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o poradnię psychologiczną, pedagogiczną, to jest nie moja zasługa, to jest zasługa radnej pani Pani. Ale prosiłbym, tak jest, ale nie komentujcie. Nie wiem, czy nie jest komisja, nie wiem, jeszcze raz wszyscy się. To jest tylko przewodniczącego tam. Ja radą nie decyduję. Naprawdę, wiecie, ja nigdy przewodniczącemu nie narzucałem. Dziękuję mu za to, jak ustawia ze mną sesję i porządek. A więcej to mnie w ogóle nie interesuje. Proszę Państwa, po poradzie. Proszę Państwa, ja się dowiedziałem niepokojącą jedną rzecz, bo my występowaliśmy, Warta występowała o dwie rzeczy. I tutaj chwała sekretarzowi, bo zajął się tą sprawą bardzo silnie. Ja wspierałem tą inicjatywę, bo jestem ogromna rękoma za, bo wiecie, mamy tych dzieci takich niepełnosprawnych bardzo dużo. Bo niech pani dyrektor tutaj powie, nawet w Miłowie, a jak ja myślę, że 17 dzieci, tu 5, tu 4, sporo.
powstaniu. No to dla nas to by była wielka sprawa. Jeszcze mało tego, to byśmy na tym zarabiali, to przecież jakieś też będą nawet nam płacić. Choćby nawet nie płacili, to i tak byśmy to chcieli, bo tam jest pusto stało. Natomiast mnie zaniepokoiło, bo pani Bonda wczoraj mi mówi, że nie będzie szkoły. Bo wiecie, to nie, nie polega na poradni, bo poradnia, to do poradni można dojechać. Nam bardziej zależało na tym, żeby te dzieci mogły tutaj być prowadzone. Nie wiem, pani Wanda więcej odpowie, bo coś na ten temat wie. Ja myślałem, że to będzie jedno i drugie. Podobno nie. Nie mówię, bo to wiecie, my zabieramy punkty powiatowi. Zabieramy nie powiatowi. My zabieramy słuchacze woli. I Sochaczew się przed tym bronił. Proszę Państwa, ile wojny prowadziłem odnośnie karetki pogotowia, gdzie wojewoda i to cały chwała wojewodzie, przez ten obwód karetki to jest na Słubice, na Młodzieszyn, na Rybno i na Iłów. A dlaczego Iłów? Bo dlatego, że najdalej mieliśmy wyjazdy, przyjeżdżała karetka po pół godziny, nawet po 45 minut. A teraz jest wypadek koło szkoły, karetka jest za 5 minut. Proszę Państwa, i o to chodziło. I to samo jest, tak samo jest tą poradnią. Nie wiem, ja już się nie będę wypowiadał, ja będę walczył, jeszcze będziemy rozmawiać, żeby to było w Iłowie, bo nam jest potrzeba. Taką mamy potrzebę. Droga na Krzyżyku, Pani Radna, Rafał, kontaktujcie się. Ja prosiłem Panią Sołty Serdę. Mówię, kontaktuj się z Rafałem. Rafał jest do dyspozycji. Patrzcie, dzisiaj tutaj chłopak miał teraz przyjechać, bo mi dzwonił, że jeszcze ma dwa razy zawieść i po prostu wozi, bo jest trochę pochody. Ja go mogę, to on nawet nie mógł wjechać i rozwalić. I mówię tu, Martin, kolega radny wyszedł. Tam o nim też myślałem, żeśmy troszkę dowiedzieli. Tam mamy uzgodnione, że pierwsza, kiedy mu tylko powiem, że komisja przejdzie, pierwsza na wiedzie cały odcinek. Powiem skarbnik jest uzgodniony, daje kłucze, nawieziemy, Państwo tylko zabezpieczycie jeszcze jakieś pieniądze, bo tam nie idzie przejechać. Faktycznie, ja się zgadzam. Z tym jechałem teraz koło Hubertówki. Podobna sytuacja, mało tego jeszcze tutaj kolega sekretarz przyjechał, może tak panu jest, zerwał się już dwa tygodnie temu, czy więcej jak dwa, ale tutaj się idzie od ogór do. To jest taki dom, człowiek jest zadowolenie jak na tym kanale. Podobno on poszedł, no był poprawiony, ale tam trzeba będzie też poprawiać. To takie wysokie poziomowody, ciężkie samochody. Zadeśnictwo pieniędzy to na straż dało 400 zł czy 500. Proszę Państwa, jeżdżą z ciężarami teraz u nas na Spodole, wywożą drzewo już któryś dzień. Czyli ta droga trochę nie powiem, bo powiat połatał i chwała za to, ale tam tych dziur połowę, a połowę to jeszcze jest nie, ale ładnie ich połatane. Dalej do serca Wam dziękuję, bo jest wycinane łatwo. Po prostu klasa na razie, to tak, że będę notowany, to by było bardzo dobrze. Natomiast resztę tych dziur trzeba. Ale jeżdżą teraz ciężary. Już czwarty dzień wywożą okropne ciężary. Często ta droga powiatowa znowu kolejna. Jeżeli chodzi o Bobry, proszę Państwa, nie wiem. Ja trzeba znaleźć samemu sposób. Ja nie będę odpowiadał na Bobry. Innego wyjścia, proszę Państwa, nie ma. Taka prawda. Ja tam popatrzyłem na Wilkorcu, tam jest odwrotnie i tam się na to nic nie poradzi. Kolega radny Ciesiek jeszcze zapytał o tą drogę. Będą te drogi powolutku robione. Natomiast ja najgorszy mam kłopot z Załuskowem, bo Załusków mam taką drogę, gdzie są trzy budynki od strony jak to się nazywa, Brzeziny, gdzie z tej drogi potrzeba jest 700 metrów. Państwa, trzeba wzrosły. Nie wiem, co jest tam w zasadzie. No gmina będzie teraz obcinać ten las. Mało tego, ktoś pozwala. No tam nie ma też dojazdu. Ja tam samochodem jeździłem 10 lat temu, teraz nie przejadę. No tak samo jak widziałem na Arkiewuchu do Wieniewa, koło państwa Stubecki, była droga, gdzie można było przejechać samochodem. Pamiętacie i na pewno pani Grażynka i tutaj nie ma sołtysowej Marty. Tam się jeździło samochodem. Teraz nie przejedzie się, bo tam nie ma drogi. No. Pozaorywali ludzie, by trzeba było tak jak na Brzozowie, znowu geodetę, paliki. Tam podobno ten palik, który był też przesunięty, jest nie. No to proszę Państwa, tam te czterometrowej drogi równarką taką dużą nie wejdziemy, mała nie ruszy, bo tam jest lina, darna, niesamowita. Jeżeli byśmy chcieli nawieźć, to musimy komuś zrobić jakiś ruszewny.
ktoś zezwoli. Ja wiem, że tam jak są właśnie, ktoś tam się, nie wiem jak to jest. Ja powiedziałem, że na dzień dzisiejszy za taką drogę się nie weźmiemy i nie będziemy robić. Każdemu chyba też powinno zależeć, żeby w jakiś sposób. My pomagamy tylko, ale jeżeli ktoś mieszka w takim miejscu, to musi sobie w jakiś sposób trochę sam pomóc. Tutaj jeszcze bym prosił, żeby pani Wanda więcej powiedziała na temat tej poradni, bo to jest ważne, bo tu poszły ogłoszenia, tu pani Dorota ma rację, pani radna. Bo poszły ogłoszenia takie konkretne, a tu jeszcze nigdy nie trzeba mówić, kopia się nie przeskoczy. Bardzo proszę pani. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rzeczywiście w prasie były ogłoszenia, ja również do placówek oświatowych dotarłam z informacją o powstającym na naszym terenie takim podmiocie. On się nazywa Instytut Wspierania Edukacji, który w swoich zamiarach ma wprowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci, które tego potrzebują. Nie chcę tu o szczegółach mówić, bo to bardziej pedagodzy będą zainteresowani, żeby przekazać informacje rodzicom na podstawie swoich obserwacji właśnie dzieci przedszkolnych, dlatego że to są, będą zajęcia dla dzieci, które jeszcze tej edukacji szkolnej w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie rozpoczęły. Tutaj chciałabym, korzystając z okazji, podziękować panu wójtowi i panu sekretarzowi za to, że w tych dniach starania się o to, żeby pomieszczenia czy budynki można było to prowadzić, pomagali. Ja tylko jestem pośrednikiem, bo po prostu oni poprosili mnie, żebym tutaj znając obiekty, wyszukała i podpowiedziała, gdzie można takie zajęcia prowadzić. I nawet podpowiedział pan sekretarz, że dobrym miejscem byłaby biblioteka. Przyjechali, zobaczyli, tak rzeczywiście im się to podobało. Odpowiednie służby typu sanepid czy też straż te pozwolenia wydały. I teraz tylko należy właśnie rozpropagować, żeby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z tych zajęć. Ten instytut, to jest, działa w ramach fundacji, jest to placówka niepubliczna, więc tutaj przełożenia takiego nadzoru ani jakichś innych z tym związanych rzeczy ze strony gminy nie ma, tak samo jak i ze strony powiatu. Nadzór tutaj nie jest po prostu, to nie obejmuje, bo to jest niepubliczna placówka. I jeszcze muszę powiedzieć, że to jest placówka, która przyjmuje dzieci bez rejonizacji, nie tylko z powiatu sokaczewskiego, ale mogą być też dzieci z innych powiatów. Już tam udali się do gminy Słubice, bo dzieci jeżdżą z gminy Słubice do Płocka i być może, że niektóre z nich będą tutaj w głowie też te zajęcia po prostu mieć udostępnione. Jeśli Państwo uważacie, że trzeba jeszcze Państwu, jako Państwo są takie informacje, to ja przygotuję i też dam, ale uważałam, że w pierwszej kolejności to, żeby po prostu placówki oświatowe, szkoły, żeby się zapoznały z tym i najlepiej nauczyciele wiedzą, które dzieci ewentualnie, których rodziców zachęcić do tego, żeby swoje dzieci skierowały do poradni i żeby otrzymały takie orzeczenia o potrzebie właśnie tego wszystkiego wspierania. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zamknę punkt 8, a przejdziemy do punktu 9, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji. Czy są uwagi co do protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Proszę o informację.
35. posiedzenie sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, zapraszam już na 19, na godzinę 10, będzie to sesja opłatkowa.